bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Muracki, będę miał przyjemność poprowadzić pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj dzięki organizatorom tego wydarzenia. Podziękujmy im za to. Jest to Cinema City, New Age Media oraz Gameset. Z kolei naszymi sponsorami są Computronic, dzięki któremu mamy świetne komputery w strefie programowania oraz stoisko w holu kina. Ponadto jest jeszcze sponsor Xbox One, który również zaprasza na swoje stoisko przed salą kinową, gdzie możecie pograć w Minecrafta na konsolach. Oraz operator sieci komórkowej Plus. Słuchajcie, czeka na nas wiele atrakcji. One będą się dziać w różnych miejscach. Przede wszystkim będziemy tutaj, w sali kinowej, ale również przed salą. I tak, tutaj będzie główna część imprezy. Będziemy dużo może programować, może trochę rozmawiać o Minecrafcie, trochę grać. Tutaj jest część z programowaniem. Każdy z was na wejściu dostał naklejkę, na której jest pewien symbol. Na tym symbolu jest... symbol to symbol, ale pod spodem jest napisane, w jakich godzinach macie zajęcia. Postaram się wam o tym przypominać, ale jeżeli ja nie będę tego robił, to pani Karolina, Karolcia, będzie podnosić takie kartki do góry. O, na przykład takie. To jest woda. Będę starał się wam mówić, że to jest woda i każdy, kto ma symbol wody, wtedy podchodzi spokojnie tutaj do pani Karoliny i pana Mateusza, żeby pobawić się trochę programowaniem w Minecrafcie. Moi drodzy, dzisiaj będzie z nami też gość specjalny. No właśnie. Jeden z najbardziej znanych polskich youtuberów. Zanim go powitamy, obejrzyjmy krótki filmik prezentujący kanał naszego gościa. Ja jestem RoxMB, a dzisiaj zapraszam was do obejrzenia fantastycznej mapy polskiego twórcy. Oczywiście mapy przygodowej. Lecimy z kolei dyskutować o tym, czy zwierzęta, które będziemy oglądać, są rzeczywiście dobrym pomysłem na wprowadzenie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się komendami, a dokładnie zaprezentuję wam coś, czego w Minecrafcie brakuje. Czy jesteśmy gdzieś na statku? Jesteśmy na statku. Kurczę, jak to genialnie wygląda, patrzcie. Cześć, witajcie. Niedzielny wieczór. Dzisiaj zagramy sobie w luźną mapkę. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i zapraszam na kolejny odcinek. Chyba nas nie słyszy. Okej, chyba coś w tym zobaczył, bo widziałem, że zaatakował. Spróbujmy podejść jak najbliżej. O nie, dobra, widzi nas. Okej, ostrożnie, tylko bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Oczywiście w serii Minecraft Survival. Dzisiaj zajmiemy się budową naszego domku i mam już na niego pewien pomysł, który zaraz wam zaprezentuję. Jeszcze pod tamtym odcinkiem 24 tysiące lajków, prawie 200 tysięcy wyświetleń i głosowaliście na kolejnego moba. Roxu, chodź do nas! Cześć, cześć, witajcie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście RoxMB i widzę, że już tutaj sporo osób mnie kojarzy. Przed chwilą mogliście obejrzeć szczyptę mojej twórczości. No a dziś będziemy się bawić, grać, no i też również programować, więc no, życzę wszystkim miłej zabawy. Później będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać, porozmawiać, przybić piątkę oraz podpisać autografy. Dzięki. Brawa dla Roxa! Dzięki, dzięki. Słuchajcie, Rox z nami zostanie. Rox, zapraszam cię do komputera. A was wszystkich zapraszam na krótki przerwnik od naszych sponsorów.
Absolute Cinema Experience. 4DX. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i dla tych, którzy śmiało idą pod wiatr. Dla tych, którzy mają swój styl i dla tych, którzy lubią jak wszyscy. Dedykowany graczom komputer Computronic Intel Extreme Masters z super szybkim dyskiem SSD, najnowszym procesorem 8 generacji Intel Core i5 oraz bardzo wydajną kartą graficzną GTX 1060. Computronic, mamy to! Siema wariaci, dziś na moim kanale test trimera do usług. Ale przejść! Dzień dobry. Fafik, idziemy. On jest nieszczepiony. Łóżko mi się ogoliło. Wstrząśnij internetem. W pluszu gimbal ze stabilizacją obrazu lub Huawei P9 Lite za 1 zł na start i full abonament z YouTube'em za 25 zł. Oferta godna YouTubera. A dziś wielki test kominiarek. Xbox One S. Wejdź do gry. Uruchom wyobraźnię. Przeżywaj wspaniałe przygody. Ciesz się technologią HDR w grach. Oglądaj filmy w rozdzielczości 4K i daj się wciągnąć do świata zabawy. Xbox One S. Twoje domowe centrum rozrywki. Oprócz tego, co będzie działo się tutaj, czekają na Was różne atrakcje, również przed salą kinową. Zapraszamy na przygotowane stoiska przez naszych sponsorów Computronica oraz Xbox One do strefy programowania, oczywiście kiedy wywołana zostanie Wasza grupa. Zapraszamy również do stanowiska z wirtualną rzeczywistością, żeby móc założyć VR-y i zmierzyć się z creeperem albo zombiakiem oko w oko, i to nie przelewki. Oraz na stoisko, gdzie można samodzielnie wykonać swój minecraftowy breloczek. Tymczasem zapraszam nas wszystkich w sumie na quiz wiedzy o Minecrafcie, który poprowadzi nie kto inny, tylko Roxen B. Tutaj jestem, halo, halo. Słuchajcie, teraz zrobimy sobie quiz, więc sprawdzimy waszą wiedzę z Minecrafta. Musicie podnosić rękę, ja będę najpierw czytać pytanie, podnosicie rękę, jak znacie odpowiedź, no i Jakub będzie do was podchodzić, więc słuchajcie, jesteście gotowi? No co tak cicho, głośniej? Halo. No! Dobra, no teraz... O, dobra, teraz było mocno. No to zaczynamy, lecimy z naszym quizem. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego korzysta szkielet? No, kto zna odpowiedź? Już czy jest idea. To miecz, łuk czy siekiera? No jest to proste, na rozgrzewkę, idę, nie? Idę, już do... Przepraszam bardzo. Ja się tutaj do pana... O, widzę las rąk, sam kolega wybiera. Jakub, uwaga. Proszę, powiedz. O. B, łuk. B, łuk, czy na pewno? Tak. Dobrze, to dobra odpowiedź. Proszę bardzo, elegancko. No dobra, słuchajcie, nie ma na co czekać. Myślę, że możemy pójść z kolejnym pytaniem, czyli czego boi się Enderman? Czego boi się Enderman? No tutaj tym razem wejdę. Ognia, ocelotów, wody. Oceloty? Woda? Jak myślisz? Co to jest? C, woda. C, woda. I to jest oczywiście bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję, super, elegancko. To co, jesteście gotowi na kolejne pytanie? No to lecimy. Słuchajcie, kolejne pytanie brzmi. Gdzie kraftujemy przedmioty? W skrzyni? W piecu byłoby chyba ciężko, proszę. Co? W stole? No gdzie? W crafting table. W crafting table, czyli odpowiedź C. Dobrze, brawo, świetnie. Jest to oczywiście odpowiedź C. Świetna odpowiedź, dobrze. Lecimy, słuchajcie, dalej. To już będzie chyba czwarte pytanie. Więc uwaga, pyk. Którego moba możemy oswoić? Czy jest to wilk, owca czy świnka? Świnka? Wilk. Na pewno wilk? Tak, to jest wilk. Dobrze, kurczę, słuchajcie, idzie wam naprawdę bardzo dobrze. No, widzę, że mamy tutaj ekspertów od Minecrafta, no zresztą czego mogłem się spodziewać? Sami eksperci. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Uwaga. Który mob nie płonie na słońcu? To troszkę trudniejsze. Czy jest to szkielet, zombie czy pająk? Rękę, czy nie? No? To nam powiedz. Co to może być? Pająk. Pająk. I co, zgadzacie się z tym, tak czy nie? Tak, to jest oczywiście pająk. Dobra odpowiedź, świetnie. Dobrze, w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem. Jestem ciekaw, co to będzie za pytanie, uwaga. Pik. Jakim kilofem należy kopać rudę diamentu, aby wypadły z niego diamenty? Myślicie, że kamiennym da radę?
Jakim? Żelaznym. Żelaznym. No a jak inaczej? Jasne, że żelaznym. Pewnie, to dobra odpowiedź, super. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Zostało nam ich jeszcze trochę chyba, zobaczymy. Pyk. Okej. Czym nie damy rady palić w piecu? Pszenicą, węglem czy wiadrem z lawą? W sumie tak wiadro włożyć do pieca ciężko byłoby, nie? Proszę. No? Węglem. O, węglem możemy niestety palić w piecu. Czemu nie możemy? Hmm. A? Aj, szkoda, kurczę. A pszenicą? Pszenicą. Dobrze, to jest dobra odpowiedź. To jest bardzo dobra odpowiedź. Pytań jeszcze będzie sporo, więc nie martwcie się, jeśli wam się nie udało dobrze odpowiedzieć. Będą jeszcze quizy, więc będziecie się mogli zgłaszać. Dobra, mamy kolejne pytanie. Z jakiego materiału powstają najbardziej wytrzymałe miecze? Słuchajcie, złoto, żelazo, czy to jest może diament? Złoto? Żelazo? Diament. Diament. Dobra odpowiedź, jak myślicie? No jasne, że dobra odpowiedź. Pewnie, nie mogło być inaczej. Super, brawo. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Żeby zrobić ciasto dyniowe, muszę mieć dynię, cukier i... Jajko. I? Co dokładnie? Ciasto dyniowe. Jajko. Jajko? Jajko, sprawdzamy. Tak, jest to jajko. Brawo, super. To jest oczywiście jajko. Świetna odpowiedź. Dobrze, w takim razie... Kolejne pytanie i to, uwaga, jest ostatnie pytanie, więc skupcie się, ale widzę, że już znacie odpowiedź. Słuchajcie, który mob rzuca miksturkami? Szkielet, wiedźma, zombie. Wiedźma. Wiedźma, no pewnie, że tak. Kurczę, dla was te pytania, słuchajcie, są zdecydowanie za łatwe, ale spokojnie, będą jeszcze trudniejsze, będzie kolejna część quizu, więc zobaczymy, jak wtedy wam pójdzie. Tymczasem quiz już zakończyliśmy, więc świetnie, dziękuję wam za wasze odpowiedzi. Byliście naprawdę niesamowici. Dzięki, Roxu. Roxowi na chwilę podziękujemy, ale spokojnie, wróci do nas. Wrócę. Wróci. Tymczasem przejdziemy do kolejnej części naszego programu, czyli takiej prezentacji troszkę edukacyjnej. Przepraszam. Okej. No właśnie, słuchajcie. Jak myślicie, czego można się nauczyć grając w Minecrafta? Tak głośno mówicie. Czego można się nauczyć? Kreatywności. Super. Co jeszcze? Nauki. Ciekawe. Co byś powiedział? Angielskiego. Czemu? Projektowania. To ciekawa odpowiedź. Proszę. Budowy. O, słuchajcie, dużo byśmy mogli wymieniać, prawda? Czytania. Fajnie. Słuchajcie, tak, w Minecrafcie można się wielu rzeczy nauczyć, a ja dość podstawowe miejsce, w którym też się czegoś uczymy. Dobra. To... No i fajnie poszło. To szkoła. To szkoła. Postaram się wam pokazać tutaj, przez chwilę teraz, jak można byłoby połączyć szkołę z Minecraftem. No właśnie, czy macie jakiś pomysł? W sumie trochę wymieniliście takich rzeczy, które są bliskie przedmiotom szkolnym. Czy macie pomysł na coś, co byłoby wprost przedmiotem szkolnym i znajduje się gdzieś w Minecrafcie? Masz pomysł? Trzeba różne działania wykonywać, faktycznie na przykład przy kraftowaniu, prawda? Jak chcemy wykraftować kilka rzeczy, no to musimy wiedzieć, ile materiałów potrzebujemy. To jest jaki przedmiot szkolny? Matma, pewnie. Nawet się trafiła jako pierwsza matma. Słuchajcie, możemy też na przykład uczyć się w Minecrafcie historii. W jaki sposób? Ktoś ma jakiś pomysł? Proszę. W jakąś książkę można by na przykład coś napisać ciekawego, prawda? Co jeszcze? Nie usłyszałem, co zbudować. Jakieś historyczne rzeczy, na przykład zamki, prawda? Co jeszcze? Mhm. Czyli słuchajcie, historii można na przykład w Minecrafcie byłoby się nauczyć, jakbyście w szkole, będąc na lekcji historii, na przykład mieli temat z królem Arturem, na przykład takim rycerzem dzielnym, i moglibyście całą klasą wejść do Minecrafta i w zamku króla Artura obradować przy okrągłym stole na przykład, prawda? Okej, okay, może podpowiedzcie to nauczycielowi historii, może na to pójdzie. Język obcy i inne kultury. No nawet już padła odpowiedź, że zdecydowanie angielskiego można się nauczyć po prostu grając w Minecrafta, bo wiele słów, których używamy w Minecrafcie, są zapożyczone albo wprost z języka angielskiego.
I słuchajcie, ale też inne kultury. Na przykład, przecież mamy różne modyfikacje. Znacie jakąś modyfikację, która wprowadza coś z innej kultury? Znasz? Nie znasz? Proszę. Do pociągów, okej, okay. Co jeszcze? O dinozaurach. Mhm, okej, okay. To trochę inna kultura, może niekoniecznie, może inne czasy, faktycznie. Słucham. O tytanach, ciekawe. Słuchajcie, na pewno jeżeli chodzi o inne kultury, można by zainstalować na przykład modyfikację Sushi Craft i pouczyć się co nieco o Japonii. O, teraz mamy zmianę grupy, to jest ten moment. Jaki mamy? Lawę. Wszystkie osoby z lawą zapraszam teraz tutaj. Uważajcie na kable po drodze. Czyli słuchajcie, możemy uczyć się różnych kultur przez różne modyfikacje. Podpowiedzcie... O, duże zamieszanie. Teraz lawa jest tutaj. Możecie podpowiedzieć swoim nauczycielom, albo może rodzicom, może są na sali, że do Minecrafta można włożyć różne rzeczy. Można zaplanować jakąś mapkę, na przykład właśnie związaną z kulturą Japonii. Co jeszcze? Język polski. Jakiś macie pomysł na to? Tutaj się słucham. Pewnie. Można... Mhm. Można napisać książkę. W Minecrafcie można pisać książki. Ktoś kiedyś pisał książkę w Minecrafcie? Całkiem sporo. Super. No to słuchajcie, jesteście w stanie zrobić lekcję, może nie lekcję, ale jakieś chociaż zadanie z języka polskiego. Tak? Żeby można było, trzeba było przeczytać jakiś fragment związany z, nie wiem, dzieci z Bullerbyn na przykład, tak? Albo zastanowić się nad zdaniami. Ktoś tam wcześniej wspomniał o tym, że Minecraft może nauczyć czytać, jak najbardziej, w klasach właśnie 1-3, w których pewnie większość z was jest. Faktycznie czytanie, bardzo ważna rzecz, także możecie podpowiedzieć też swoim nauczycielom. Przyroda, tu się dużo rzeczy mieści. Macie jakieś pomysły, jak takiej przyrody można by się nauczyć? Proszę. Można hodować drzewa i świnie, faktycznie. Zwierzaki przecież w Minecrafcie się rozmnażają, tak? Można również uprawiać drzewa, tak jak powiedziałeś, ale też rośliny, także dużo się dzieje. Co jeszcze? Co zbierać? Zwiedzać dżunglę, zdecydowanie. Mamy dużo biomów, prawda, w Minecrafcie. Każdy jest trochę inny, każdy charakteryzuje się czymś innym, czyli właśnie jest wyjątkowy z jakiegoś powodu. Więc możemy odkrywać różne, tak naprawdę może klimaty całe, tak? Okej, okay. Co jeszcze? Informatyka i programowanie, trochę trudny temat, co? A słyszeliście o takim modzie Computer Craft Edu? Ktoś słyszał? O, faktycznie. Słuchajcie, spokojnie, poznacie dzisiaj tą modyfikację. Mod Computer Craft Edu na przykład wprowadza do gry roboty. Roboty, które są naszymi, jakby to powiedzieć, pracownikami, pomocnikami, dzięki. Faktycznie, tylko żeby robiły coś, to trzeba im dokładnie wydać polecenia, jak się mają zachowywać. No i oczywiście, czy ktoś z was kiedyś budował coś z redstone'a, jakiś mechanizm? Całkiem was sporo. Faktycznie, redstone przecież to nic innego jak elektronika, bo tam są pewne logiczne zawiłości, tak? Trzeba bramki logiczne rozumieć. Może niektórzy z was już je rozumieją, a nawet nie wiedzą, co to jest. Słucham, co jeszcze na przykład byś chciał powiedzieć? Ale musisz mówić głośniej, bo cię nie słyszę. To się zastanów i potem jeszcze powiesz, tak? Okej, okay. Idziemy dalej. I słuchajcie, teraz takie małe przykłady. Jakbyście chcieli, żeby w waszej klasie na przykład lekcje matematyki odbyły się w Minecrafcie, może podpowiedzcie swojemu nauczycielowi, jak to zrobić. Wiadomo, wy więcej gracie w Minecrafta pewnie niż on. Jeżeli chodzi o matematykę, tak jak wspomniałem wcześniej i wy też, można kraftować różne rzeczy, obliczać ile rzeczy potrzeba, żeby skraftować na przykład 4 patyki, tak? Albo ile będziemy mieć patyków, jeżeli mamy ileś tam drewna. Możemy również budować mapy takie trochę przygodowe, gdzie mamy zakodowane drzwi i kod do drzwi jest wynikiem jakiegoś działania. Równie dobrze mamy też takie modyfikacje, które jak widzicie wprowadzają różne bloki, które pozwalają na budowanie działań matematycznych tak naprawdę. Historia, tak jak już wspomnieliście, możemy się przenieść bardzo daleko w historię, czyli do mamutów i dinozaurów, a w sumie to one przyjdą do nas. I zobaczyć, jak się pośród nich żyło, jakich są rozmiarów, może coś ciekawego robią, czy są roślinożerne, czy może mięsożerne, i jak wielki jest T-Rex w końcu, się dowiemy tego. Dodatkowo możemy, tak jak też wspomnieliście, przenieść się do jakiegoś zamku i w tym świecie
żyć z, na przykład z rycerzami, albo całą klasą być razem w zamku, albo każdy osobno, to można wysadzić zamek, to chyba, no dobra, proch czarny już wtedy mieli. Nie wiem. Dowiedzcie się tego. Okej. Oj, za daleko mi się poszło. Dobrze. Język obcy i inne kultury. Tak jak wspomnieliście też na początku, no przede wszystkim można ustawić sobie po prostu konkretny język, tak? Jeżeli chcemy uczyć się na przykład czeskiego, to co wy na to, żeby ustawić sobie Minecrafta po czesku? Całkiem fajnie by było, nie? Byście wiedzieli, jak jest diament po czesku na przykład, ja nie wiem. Ktoś wie? Nie? Okej, jak się dowiecie, to dajcie znać. Ale przede wszystkim możecie budować mapki, albo może wasi rodzice, czy wasi nauczyciele mogą dla was przygotować, a może sami dla siebie, możecie przygotować mapkę po angielsku, gdzie będą zadania do wykonania, takie, że no, trzeba jednak wiedzieć, trzeba rozumieć to angielskie, albo trzeba się dowiedzieć, żeby wykonać zadanie. Ponadto inne kultury, wspomniany sushi craft po lewej stronie, po prawej stronie oraz oczywiście, jak się to nazywa? Totemik mod, który wprowadza oczywiście Indian do naszej gry. Można nawet tańce deszczu, słuchajcie, wykonywać. Jeżeli chodzi o geografię, czyli pewną część przyrody, to zdecydowanie możemy poruszać się po różnych biomach, po różnych krainach geograficznych, odkrywać, co tam się w nich dzieje, ale też budować różne rzeczy. Zbudować wulkan na przykład, albo zobaczyć, jak rozlewa się rzeka. A może chodzić z mapą i zastanawiać się, jak się posługiwać skalą, albo jak używać kompasu. Taki drobna propozycja. Jeżeli chodzi o informatykę i programowanie, to jak już wspomniałem, mamy moda Computer Craftedu. Możemy w nim programować nasze roboty albo w ten sposób, jak jest tam na górze, czyli układać mu bloczki, układać różne konstrukcje, albo pisać ten tekst, to jest trochę trudniejszy sposób programowania, ale wierzę, że niektórzy z was też daliby sobie z nim radę. Okej, jedziemy dalej. No właśnie, co dalej? Słuchajcie, jeżeli chodzi o Minecrafta, Minecraft, a właściwie Microsoft, czyli właściciel Minecrafta, wypuścił coś takiego jak Minecraft Education Edition. Jest to edycja edukacyjna dla szkół. Szkoła może się zgłosić do takiego programu i korzystać z Minecrafta na nieco innych warunkach niż normalnie gramy. Dzięki czemu nauczyciel może łatwiej projektować mapy, może łatwiej zarządzać klasą, gdy gracie na wspólnym serwerze. W związku z czym jest to taki fajny sposób, żeby może takiego Minecrafta w waszej szkole gdzieś tam włożyć. Żeby nie było, że są to jakieś rzeczy gdzieś tam daleko się dzieją. Nie, dwie takie szkoły, na przykład jedna jest w Radomiu, a druga jest w Gdyni bodajże, która właśnie taką klasę Minecraftową ma. Okej, moi drodzy. Następnie przejdziemy do pewnego etapu programowania. Niedługo wróci do nas Rox, który będzie przechodził pewną mapkę. Ta mapka będzie związana właśnie z programowaniem robotami, a żebyście byli mu w stanie pomagać, bo on tak w programowaniu to może, nie wiem, czy programował coś jakoś bardzo, ale na pewno mu pomożecie i dlatego zostańcie teraz z nami, żeby zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Okej, ja przechodzę sobie do komputera w takim razie. Zaraz włączę tam naszego Minecrafta i zobaczycie, co tu się dzieje. Okej, ja już jestem w Minecrafcie, wy również razem ze mną. Słuchajcie. Musimy się nauczyć programować roboty. Mamy tu poligon robotów. Żeby w ogóle ruszyć robota, potrzebujemy pilota. Biorę sobie pilot, instaluję i idziemy do pierwszego robota. Tak wygląda robot. Cześć robocie, siemanko. Jest zielony. Nie patrzy się na nas, patrzy się gdzieś przed siebie. Naszym zadaniem tutaj jest przeprowadzić tego robota na niebieskie pole. Ile ma zrobić kroków? 4. Użyjemy najpierw pilota. Klikam raz, 2, 3. 4. Zadanie gotowe. Mogę iść dalej. To było proste, prawda? No to idziemy dalej. W drugim zadaniu ten robot już ma skręcić. Czyli musi zrobić ile kroków najpierw? 2. Raz, 2. Raz, 2. W którą stronę ma się obrócić? W prawo. Słusznie. I teraz? 2 do przodu. Świetnie. Mamy to. Lecimy dalej. Trzeci robot ma trochę trudniej, bo ma pod górkę. W sumie dosłownie. Co mamy tym robotem najpierw zrobić? Jak myślicie, co robot ma zrobić? Do góry! Żółta strzałka, dokładnie! W naszym pilocie żółte strzałki służą do podnoszenia i opuszczania robotu. Jakbym użył tej strzałki w dół, no to robot nie może pójść w dół. Tak samo do przodu. Teraz jak robot spróbuje, żeby poszedł do przodu, halo, nie mogę, no to odklikuję. Do góry. Ile teraz ma zrobić kroków?
trzy. Bardzo dobrze zauważyliście. Pierwszy, drugi i trzeci, żeby teraz móc pójść do dołu. Zgadza się. Okej, no dobrze. To było proste. Teraz słuchajcie, będziemy używać trochę innego sposobu programowania robotów. Wejdę w robota i wejdę tutaj w program. Rox również będzie musiał to zrobić, więc będziecie mogli mu podpowiedzieć, gdzie ma kliknąć, żeby wejść w program. Czyli już nie używamy pilota, używamy panelu. Okej, w tym panelu możemy robotowi zaprogramować, czyli przygotować program i odpalić tym przyciskiem. Run program, czyli uruchom program. Ile robot ma zrobić kroków? 5, świetnie. W takim razie wchodzę w program i na przykład mogę brać sobie tą strzałkę. Pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i klikam Run program. Gotowe. Robot zrobił nasz krok, nasz program. No to teraz mamy ostatniego robota, który ma przed sobą całkiem ciekawe zadanie. Tutaj bardziej wam pokażę, co robot ma zrobić, ponieważ tak, wejdziemy sobie na płytkę, zrobi się trochę ciemno, nastrojowo. Słuchajcie, nasz robot musi odpalić tą lampę przed sobą. Robi to w ten sposób. Jak wchodzimy w program, będziemy mieć nowy program. Ten program na mapie, którą będzie wykonywał ROX, on już będzie gotowy. My go sobie teraz przygotujemy. Powiemy robotowi, wyślij sygnał redstone true, czyli prawda. Czyli chcemy, żeby wysłał sygnał redstone. Zrobi to, gdy klikniemy mu tutaj run program albo na pilocie run program. To jest ten sam przycisk. Ping! Lampa się pali. OK, moi drodzy. Tak wyglądała mapka. Dobra, zaraz przyjdzie do nas ROX, mam nadzieję. I wtedy ROX przejdzie naszą mapę. Zobaczymy. Okej, czy jest z nami gdzieś już ROX, czy jeszcze go nie ma? Nie wiem, czy jest. Słuchajcie, czy jest z nami ROX? Gdzieś się, słuchajcie, ktoś go może przytrzymał przy zdjęciach. Tak się wkręcili w zdjęcia, że teraz trudno, żeby... Słuchajcie, to co, zawołamy ROXa? To krzyczymy ROX MB. 3, 4. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No już mam nadzieję, że teraz to nas usłyszał, słuchajcie. Oj, co ja tu klikłem? Ciągle jestem w Minecrafcie. Dobra. Zmienimy sobie czas na dzień, czekając na ROXa. Może 1000. Może 1000. ROX często robi 1000, to zrobimy jak 1000. Okej. Okay. Co by tu porobić? Może wyślemy tego robota gdzieś w kosmos. Co wy na to? Do góry? To może... O, pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz. Patrzenie jako robot. To jest całkiem przydatne. Siemanko. Poślemy go do góry. Poślemy go do góry. Idziemy, idziemy. No, czyli słuchajcie, taki robot może nam również służyć do tego. Teraz możemy mu uruchomić program. To pójdzie kilka razy do przodu. I w ten sposób możemy zwiedzać robotem na przykład jakieś miejsca, których no, normalnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć. A wraca do nas ROX MB! Przywitajcie go brawami. Słuchajcie, no tak go wołaliście! Jesteśmy z powrotem, słuchajcie. I teraz będziemy mieć zadanie bojowe. Ty będziesz tak miał zadanie. Ja będę mieć zadanie. No mam nadzieję, że mi pomożecie, co? No pewnie, ale się tutaj, słuchajcie... Dużo się dzieje, jak ci nie było. No dużo się dzieje, co mnie ominęło? Dobrze, słuchajcie, gramy na pewnej mapie, gdzie będziemy musieli programować roboty. Jakub wam zapewne już teraz tutaj powiedział, jak one działają. A teraz ja spróbuję to przejść z waszą pomocą pewną mapę i będę mieć zagadki, zadania, więc... No do boju, słuchajcie. Dobra, okej. Okay. Więc to będzie tak, jakbyście oglądali odcinek u mnie na kanale. Dobra. Najpierw musimy zrobić pilot do robotów, który kraftuje się w taki sposób. No i z tego, co widzę, gdzieś tutaj chyba Jakub pochował dla mnie skrzynki, które musimy znaleźć, więc wiecie, find the chest. Dobra, tu mamy pierwszą, słuchajcie. Te trzy tutaj są łatwe, ale waszym zadaniem będzie to, żeby je odnaleźć gdzieś na mapie. Słuchajcie, szukajcie ich gdzieś. Gdzie jest? Ale gdzie? Jest, pod drzewem. Dokładnie, jest pod drzewem, słuchajcie. Doskonale. Dobra, okej. Okay. Gdzie jest? Tam jest dynia chyba. Czekajcie, nie widzę nic. Gdzie tu są? Z tyłu? O, ja cię nie słyszę tam, co tam mówisz. Z daleka do mnie krzyczysz. Wiecie co? Musimy poszukać gdzieś tutaj. O, dobra. Obracaj się, bo będzie łatwiej. A no jasne, no powinno być łatwiej, nie? Jakbym się obracał. Dobra, mamy kolejną skrzynkę. I tutaj widzę jeszcze jedną. I czy to będzie wszystko? Jest!
No, ale wy jesteście, kurczę, zauważyliście to. Ja tutaj naprawdę jakbym był ślepy jakiś, co? Dobra, daliśmy radę. I teraz tak, słuchajcie. Kraftujemy ten pilot w taki oto sposób, jak jest tam. Wiecie, że ja zapomnę, nie? Oglądacie moje filmy, więc gdzie była ta dźwignia? Lewym chyba. Czekajcie, bo wydaje mi się, że lewym, bo na górze była czerwona pochodnia. To udało mi się zapamiętać jeszcze, a przycisk to chyba był tu. A, dobra. I mamy, słuchajcie, nasz pilocik, proszę bardzo. I teraz nie wiem, czy Jakub pokazywał wam, jak ten pilot działa, tak czy nie? Tak. Okej, okay. No dobra, słuchajcie, w takim razie ten pilocik, zobaczcie, przeskoczył nam w takie tutaj specjalne miejsce, taki specjalny slot. No i teraz klikając prawym przyciskiem na robot, a czekajcie, co tu się stało, czemu to jest zamknięte? O nie, dobra, będziemy musieli to troszeczkę naprawić. Oczywiście dobrze wiecie, że Roxu hakuje, nie? Więc wiecie, jak to działa. Okej, okay, dobra, słuchajcie, żeby przejść przez moje roboty, czyli, żeby teraz taki pilot uruchomić, muszę kliknąć prawym przyciskiem na takiego robocika. To jest robot, o dziwo. Tak wygląda robot. Klikamy na jego prawym przyciskiem i teraz zobaczcie, możemy sobie podejrzeć, jak on widzi, w którą stronę się patrzy. To już wiecie. Możemy go przesunąć, czyli żeby tutaj przejść, to chyba trzeba strzałkę do przodu przesunąć, co? No ba, kurde. Musimy przyspieszyć trochę, skoro wy tak wszystko tutaj wiecie. No i żeby się zmieścić, to chyba tego też trzeba przesunąć. Dobra. Mamy to. Przesunęliśmy, proszę bardzo. Dobra, więc wchodzimy do jakiegoś tajemniczego domu. Co my tutaj mamy? Dobra, tutaj zobaczcie, mamy jakieś cztery roboty. To wygląda jak pani robot trochę. Tu mamy, zobaczcie, jakieś półki. Ciągnąc za pochodnie, dostaniesz się do sypialni. Pociągniemy? Ciągniemy. Dobra, i co my tutaj mamy? W ogóle ciągnąć za pochodnie? Co to za triki w tej mapie są zrobione? Zawsze to dźwignie się ciągnęło. I zobaczcie, mamy jakąś sypialnię. Diamentowy miecz. Dobra, mamy diamentowy miecz. A tutaj co jest? Balkon. No stąd byłoby łatwiej znaleźć wszystkie skrzynki, co? Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy iść wykonać kolejne zadania, bo czas nagli, a nie mamy aż tyle czasu. Dobra, tutaj mamy robota i zobaczcie, on patrzy się w tę stronę, czyli musimy go popchnąć na czerwoną wełnę chyba. Tak mi się wydaje, że to zadanie tak trzeba wykonać, co? Dobra, czyli co teraz, żeby on się obrócił? Tę? Dobrze, no jasne, że dobrze. Okej, okay. Do przodu i teraz w dół. Która strzałka? Ta żółta. No jasne, że tak. Bardzo dobrze. Czyli teraz już wiemy, jak to robić. Ten się patrzy gdzie? W ścianę. O, czekajcie. Ha! Dobra, mamy selfie. Obracamy się. Okej, okay, czyli tutaj. I proszę bardzo, tak jest nawet łatwiej, jak się tutaj jeździ. Okej, okay, tutaj i tutaj. Dobra, daliśmy radę. I teraz co? Ten jest tutaj niebieski. A gdzie jest żółty? Tu jest żółty? Co? Okej. Okay. Czyli co, mówicie, strzałka żółta, tak? No pewnie, dobra, lecimy. Tutaj, proszę bardzo, obracamy się, ciach, ciach. I żółty to jest, czy niebieski? Żółty, dobra. Okej, okay. I pyk, dobra, mamy to. No i teraz co, niebieski, czyli ostatni, więc rachu, ciachu, raz, dwa. Oto ja tu stoję. Dobra, i pyk, dobra. I teraz słuchajcie tak, kod do drzwi to cztery cyfry, ustaw roboty na polach. Aha, on ma tu cyfry. Słuchajcie, zapamiętajcie i mi powiecie. Dobra, ile? Dobrze! Niesamowicie jesteście. Okej, okay, o nie, to jakaś piwnica. Boże, słyszymy jakieś dziwne dźwięki? Chyba nie, dobra, nie jest tu nic strasznego. W tej kopalni wysiadły lampy. Uruchom je robotami. Okej, okay, no to musimy uruchomić jakieś lampy. Poprowadź robota do lampy i uruchom jego program. Ale chodzi o te lampy, widzicie? Tutaj pochodnie się palą, ale lampy nie działają. Co tu jeszcze jest? Tu jest jakaś kopalnia. Dobra, tutaj mamy kolejnego robota. No w porządku. Słuchajcie, w takim razie. Gdzie jest skrzynia? A, tutaj. A, to później, słuchajcie, bo tu nie możemy jak na razie przejść. Dobra, sprawdźmy, co tutaj działa. Poprowadź robota do lampy. Czyli to jest dokładnie tak naprawdę to samo, czyli wyciągamy go do góry żółtą strzałką. I ile razy teraz? Tutaj, do przodu? Raz, dwa, trzy. Dokładnie tak. I teraz, słuchajcie, musimy uruchomić program. Wiecie, jak uruchomić program? Którym przyciskiem? O kurczę, nie słyszę was. Dobrze, już.
Ten tutaj, Run Program się nazywa, to strzałeczka, ten plus, widzicie? Tutaj jest coś innego, do czego później przejdziemy. Dobra, więc ten jest załatwiony robocik, proszę bardzo elegancko. I teraz poprowadź roboty do lampy. No to już raz, dwa sobie z tym poradzimy. Pyk i co, i w dół, i pyk. I znowu musimy uruchomić program. Dobra, ta lampa się zaświeciła. Uruchamiamy kolejny, czyli ten. No to już jesteście raczej nauczeni, co? Dobra, do góry. I do góry. I teraz musimy uruchomić kolejny program. Dobra, okej. Okay. Wszystko działa, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Dostaniesz się do drabiny, gdy wykonasz oba zadania. I tutaj coś chyba ominąłem, co mówiliście. Skrzynka. Dobra, co jest w tej skrzyni? Piach, żelazo. O kurde, ale skarb. Mamy dwa diamenty. Więc jest to rzeczywiście fajna znajdźka. Dwa złota i mamy tutaj sztabkę żelaza. No powiem wam, że nic specjalnego z tego raczej nie zrobimy, więc chyba odpuścimy sobie tę skrzyneczkę. No i lecimy dalej po drabince. Co my tu będziemy mieć? Przekonamy się. Dobra, okej. Okay. Wow. O, no dalej coś będzie na pewno, to wiem. Dobra, co to jest? Jakaś wieża maga? Nie, to nie jest wieża, to jest jakieś... Wow. Co my tu mamy? Dobra, tu... Więzienie mówisz? Może to być więzienie, no. Dobra, już patrzymy. Wykop robotem przejście w tej czarnej ścianie. Beginner Mining Turtle. Wiecie, co to jest? To jest robot, który kopie. Pewnie Jakub wam to już zaprezentował, ale musimy też przez to tutaj przejść. Mikstura regeneracji. A to może być ciekawe. Może będziemy walczyć z jakimiś potworami? Oby tylko nie. Dobra. Więc tak, musimy tego tutaj robota położyć. No i zobaczmy, czy on ma tutaj jakiś program. No niestety żadnego programu nie ma tutaj wgranego. Czego? Haha, mamy kilo w tej maszynce, ale nie mam kilofa ogólnie w ekwipunku, więc nie możemy. Słuchajcie, jak? Trzeba kliknąć? Gdzie? Tutaj? A, no tak też można zrobić, jasne, ale kurczę, ale ja mam tutaj wsparcie. Dobra, okej, okay. Ej no, słuchajcie, ja w was tutaj nie wierzę, wy naprawdę to ogarniacie lepiej niż ja. Dobra, a no widzisz, dobra, mamy kolejne pomieszczenie. Te roboty zbudują most, pomijając bloki pod sobą. Uruchom ich programy, czyli wystarczy, że uruchomimy programy robotów. No i zobaczymy, jak te programy wyglądają. O, okej, okay, dobra, sprawdzimy. Tutaj wchodzimy w program, jeśli chcemy zobaczyć, jaki ten program jest, możemy go sobie bez problemu podejrzeć. No i zobaczcie, tutaj mamy już troszeczkę bardziej skomplikowaną rzecz, jednak podejrzewam, że wielu z was wie, o co chodzi. Czy są takie osoby na sali? Nie ma? Okej. Okay. O, je, są tam kilka osób. No niestety teraz nie podejdziemy do was z mikrofonem, ale fajnie wiedzieć. Słuchajcie, tutaj mamy while, czyli kiedy nie wykryje pod sobą, kiedy... inaczej, to jest sprawdzanie bloku pod sobą, czy jest jakiś blok. Jeśli nie będzie, to jest, zobaczcie, znak równości przekreślony, jeśli nie będzie obsydianu, wtedy musisz położyć inny blok, więc... Nie, czekajcie, inaczej to jest. Jeśli nie będzie niczego, kładzie blok. No właśnie, widzicie, ja się czasami mogę aż pomylić. Ale uruchommy to najlepiej i sprawdźmy, jak to działa. Zobaczcie, widzicie? Kładzie tutaj blok i tworzy nam most. Czyli jeśli nie ma bloku ogólnie pod sobą, wtedy kładzie blok. Jest to naprawdę fajny program, który stworzy nam ten most. Klikamy play i proszę bardzo, mamy. I teraz tak, mamy dwie drogi. Możemy iść tam i możemy iść tutaj po drabinie. Gdzie idziemy? Po drabinie? Dobra. To idziemy, aha, prosto po drabinie. Słuchajcie, ja słyszałem po drabinie najpierw. To idziemy po drabinie. Co to jest? Nie wiem, to są jakieś książeczki. Tutaj mamy książki kucharskie. O, tutaj są przepisy mojej babci, proszę bardzo. Pewnie jakieś przepisy na pierogi, rosołki i tak dalej. O, tu jakieś kurczaki. Dobra, może kurczaki mojej babci pieczone, nie wiem. Lecimy dalej. Wychodzimy stąd, bo tutaj nic ciekawego już nie ma. O, to jest jakaś spiżarnia. O tym mówiliście, tak? Dobra, to zobaczmy, co w tej spiżarni jest. Fajne rzeczy są. Ziemniaki. Super rzeczy. Nie no, dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. A, widzicie. No to też bardzo fajne spostrzeżenie. Węglem zasila się roboty ponoć. Marchewki i mamy tutaj jeszcze złote jabłko. Złote jabłko może się nam przydać. Dobra, idziemy dalej. Wychodzimy, myślę, idziemy sobie dalej już mostem. I zobaczymy, na co nam, co na nas tam czeka, więc... Okej, okay, wbijamy tutaj, proszę bardzo. Uwaga, wchodzisz do tajnego pomieszczenia. Do tajnego pomieszczenia, tu-du-dum. Dobra, wbijamy. O,
To tutaj są wszystkie moje inteligentne roboty. Przestaw je na swoje miejsca, nie używaj pilota, zaprogramuj roboty w panelu. Czyli widzicie, teraz bez pilota będziemy musieli programować te roboty. Fajne pomieszczenie. Tutaj zobaczcie, mamy jakąś ciekawą animację. Mamy dość sporo tych robotów. I tutaj też mamy jakiegoś robocika. Wściekły Olo. O Jezus, co to jest? Uruchom mój program, żeby poznać moją historię. Uruchomimy? Dawaj, lecimy. Run program. Co on tutaj pisze? Jestem wściekłym Olo, zostałem zamkniętym w więzieniu, ponieważ okradałem banki. Jako robot mogłem dostać się w ciasne miejsca w skarbcach, teraz moja kariera jest już skończona. No rzeczywiście, taki mały robot mógł się wcisnąć w takie małe miejsca, co? Dobra, okej. Okay. W takim razie lecimy, słuchajcie, musimy zaprogramować te roboty. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Sześć. Doskonale, a już chciałem was zmylić. Dobra. Tutaj mamy jakiś program, którego musimy wywalić, proszę bardzo. I sześć mówicie, tak? Czyli słuchajcie, robimy. Raz, a nie do tył. Dwa, trzy, o Jezu, cztery. A możemy tak? Patrzcie, możemy klikać kółkiem. I sześć. No i teraz klikamy run program. A widzicie, tak? Sześć razy kliknąć prawym. A to, słuchajcie, to... Wiem, o co chodzi. Możesz tutaj wstawić liczbę. Ale najpierw zrobimy to w taki sposób. To już jest taki, wiecie, poziom, który później trzeba będzie pokazać. Dobra, okej, więc mamy. Nasz robocik jest na miejscu. Teraz lecimy z tym, czyli co? Trzy do przodu, obracanie w lewo i dwa czy jeden? Dwa. No jasne, pewnie, że tak. Yeah. Dobra, więc lecimy z nowym programem. Zrobimy tak to standardowo, czyli raz, dwa, trzy. Obrót w lewo, proszę bardzo, i dwa razy do przodu, więc sprawdzamy to. No i jest elegancko. Dobra, a tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery. Obrót. Musicie zapamiętać, będziecie mi podpowiadać, dobra? Raz, dwa, trzy, cztery. Obrót. Raz, dwa. Dobra, czyli tak. Zaczynamy. Na starcie było... Pojedynczo. Najpierw było cztery, tak? Dobra, dajemy radę. Okej, cztery. Teraz mamy obrót. W lewo. Dobrze. W lewo i ile? Cztery czy dwa? No właśnie, czekajcie, sprawdzimy to, co? No tutaj są cztery, dokładnie. A, zrobilibyśmy jakieś głosowanie, ale nie mamy tak naprawdę jak. Teraz chyba w lewo i dwa do przodu, tak? Dobra, to jest taki długi program, wystartujemy go. Zobaczymy, czy to nam działa. Okej, okay, proszę bardzo, pięknie. I tutaj jest ostatni robot, który musi przeskoczyć nad czymś. Dobra, czyli tutaj do przodu, tutaj na dół i lecimy teraz tak, programik. Pyk, do przodu, teraz musimy podskoczyć w górę. Teraz do przodu, tak. Ile razy? Cztery. W dół. I raz, i dwa, tak? Dobra, sprawdzamy to, uwaga. I leci. No i o, widzicie? Za daleko. No dokładnie. Czyli trzeba go cofnąć, już cofnijmy go sobie ręcznie. Dobra. Okej, okay, możemy iść dalej. Tutaj mamy jakieś tajemnicze drzwi. Wbijamy. Tutaj są jakieś komputery. O, wyszedł nam jakiś wieśniak, cześć stary. O, on handluje tutaj, zobaczcie, no, pszenicą. Lecimy dalej, bo to nie jest istotne. Okej, okay, i co my tutaj mamy? Słuchajcie. Jesteśmy na zewnątrz i mamy tutaj... Plac budowy uruchom robota. Myślicie, że będę budować domek? Robot będzie budować domek. I to jaki domek? Zaraz zobaczycie. Patrzcie. Tutaj jest bardzo skomplikowany program ogólnie. Patrzcie, jaki program. Bardzo długi. I zobaczycie, jaki fajny domek on tutaj stworzy. Tutaj zobaczcie, jeszcze nie wiem, czy widzieliście, ale możemy sobie edytować tego robotka. Nie? Patrzcie. O, możemy sobie zrobić takiego ninja. Dobra, to jest dobre. Ninja będzie budować nasz dom. I teraz nasz dom będzie chyba składać się z takich bloków. Uruchomimy ten program i zobaczymy, co on tutaj nam wyczaruje. Więc uwaga, pik, tutaj, play. Okej, okay, on zaczyna sobie tutaj budować. No i co, obstawiacie, że to będzie domek? A skąd wiecie? Może szkołę jednak? No? Nie, on będzie rzeczywiście tutaj budować domek. A, widzicie, już to graliście. Łe. Dobra, słuchajcie, zanim ten potworek sobie tutaj coś stworzy, my myślą, że możemy stworzyć sobie coś tutaj jeszcze. Tu widzę, mamy jakiegoś małego robocika i zrobimy sobie taki mały, prosty program, żeby na przykład dokopał się do skały macierzystej, do samego bedroka. Co?
To jest bardzo prosty program, więc zobaczymy, jak on wygląda. Więc tworzymy, proszę bardzo. I teraz go sobie zaprogramujemy. Ja przyznam, że mam tutaj małą ściągę. Dokładnie tak, więc będę sobie to wszystko programować. No, repeat, tak. I co teraz? Ale musimy zrobić tak, żeby na przykład do tego bedrocka nie wykopał, więc wiecie, możemy to zrobić w taki sposób, że... Albo dobrze, słuchajcie. Dobrze, możemy zrobić tak, jak wy mówicie. Ile? 300? Tak? Dobra. 30 widzicie jest maksymalnie. Dół, dobra. I co teraz? Kopacz w dół. To? Ten? Tak, dobra. Obok. Dobra, kopacz w dół. Okej. Okay. Ten? Tutaj? Dobra, możemy tak zrobić. No i co, i czy to już wszystko? End. Dobra, więc zrobimy end. No i zobaczmy, czy to będzie nam działać. A, widzicie, nie kopia. Dlaczego? Ponieważ on nie ma kill offa. Musimy dać mu kill off. Ale zaraz sobie zobaczymy domek. Nie? A, dobra. Okej. Okay. Czyli tak. Tak? No. Dobra. Okej. Okay. Kurczę, i wy naprawdę jesteście mistrzami. Proszę bardzo. No i nasz potworek sobie kopie. A tutaj zbudował nam elegancki domek. Dobrze, słuchajcie, to byłoby na tyle, więc będziemy już kończyć naszą mapkę. Zajęło nam to około 20 minut, więc myślę, że jest... Idealnie. Dobrze. Brawa dla Roxa! Udało się i to z waszą pomocą. Tak. Okej, okay, moi drodzy, podobała się mapka? No ja myślę. Okej, okay, słuchajcie, moi drodzy, teraz mamy chwilkę przerwy. Będą puszczone spoty naszych sponsorów i partnerów. A ja przypominam, że przed salą kinową czekają na was atrakcje. Zapraszamy na stoisko Komputronika, na stoisko Xbox One, na stanowisko z wirtualną rzeczywistością oraz na stoisko, gdzie można samodzielnie wykonać breloczek. Widzimy się za chwilę. Absolute Cinema Experience. 4DX. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i dla tych, którzy śmiało idą pod wiatr. Dla tych, którzy mają swój styl i dla tych, którzy lubią jak wszyscy. Dedykowany graczom komputer Computronic Intel Extreme Masters z super szybkim dyskiem SSD, najnowszym procesorem 8 generacji Intel Core i5 oraz bardzo wydajną kartą graficzną GTX 1060. Computronic. Mamy to. Siema wariaci. Dziś na moim kanale test Trimera do usług. Ale przejść! Dzień dobry. Fafik, idziemy. On jest nieszczepiony. Łóżko mi się ogoliło. Wstrząśnij internetem. W pluszu gimbal ze stabilizacją obrazu lub Huawei P9 Lite za 1 zł na start i full abonament z YouTube'em za 25 zł. Oferta godna YouTubera. A dziś wielki test kominiarek. Xbox One S. Wejdź do gry. Uruchom wyobraźnię. Przeżywaj wspaniałe przygody. Ciesz się technologią HDR w grach. Oglądaj filmy w rozdzielczości 4K i daj się wciągnąć do świata zabawy. Xbox One S. Twoje domowe centrum rozrywki.
Ale jeszcze widzę tutaj, przybiegają wszyscy. Świetnie. Okej, moi drodzy, no to zaczynamy w takim razie drugi quiz. Drugi quiz. No zobaczymy, czy będzie trudniejszy, więc pamiętajcie, ręka do góry, Jakub podchodzi do osoby, nie mówcie nic na głos, zanim nie zostaniecie poproszeni, nie? Więc pamiętajcie. O, dynie zapraszam teraz jeszcze tutaj na zajęcie z programowania. Jasne. Świecące dynie. A są nieświecące? O, jeszcze widzę. O, jeszcze ktoś do nas dociera, fajnie. Dobra, dobra. Uważaj na kable. Cieszę się. Quiz wiedzy o Minecraft. No ciekawe, czy jakieś pytanie tutaj nas zaskoczy. Myślę, że na pewno. Dobrze, no to co? No myślę, że możemy startować. Zaczynamy w takim razie. Pierwsze pytanie, Rox. Zaczynamy. Uwaga, jest quiz wiedzy, więc uwaga. Pierwsze pytanie. Jaki materiał służy do tworzenia mechanizmów? Czy to jest nić pająka, węgiel czy redstone? No bardzo proste pytanie. Więc proszę. Uwaga, kto tutaj odpowie dobrze? Wyłączony. Redstone, tak, dobrze powiedział, świetnie. Redstone, elegancko, no to wielkie brawa dla ciebie. Może będziemy klaskać, o, no co? Właśnie. Po dobrej odpowiedzi. Dobra, to klaszmy najmocniej, bo jest nas mało, więc musimy to nadrobić. Dobra, jest to oczywiście redstone, brawo, dobra. Lecimy z kolejnym pytaniem i uwaga, który mob boi się kotów? Enderman, creeper, zombie. Tutaj pójdziemy. Nie mówcie na głos, proszę was. Nie możecie mówić na głos. Creeper. No, creeper, no jasne, no dobra. Przepraszam. Okej, lecimy. Uwaga, kolejne pytanie, nie mówcie na głos, zgłaszajcie się, więc na spokojnie. Mamy dużo pytań, okej. Model creepera jest nieudanym modelem. Krowy, zombie, świnki. Jak myślicie? Trudne pytanie, no. Co to jest? Zdecydowanie świni. Zdecydowanie świni. Świni, dokładnie tak, a wiecie czemu świni? Ogólnie Marcus Persson, Notch, kiedy tworzył Minecrafta, na początku chciał zrobić creepera, ale nie, wyszła, nie, jak to było, świnie chciał zrobić, ale wyszedł mu creeper, prawda? Czy taka wydłużona świnia mu wyszła, no i teraz mamy creepera, który miał być świnią, więc taka dziwna opowieść. Oczywiście jest to świnia, brawo, dobra. Lecimy dalej, kolejne pytanie. Na jakim mobie może jeździć mały zombie? Pająk, kura, świnia. No. Na pająku, na kurze czy na świni? Proszę. Jak myślicie? Kura. Na kura. Padła odpowiedź. Kura. Kura. No i co? Dobra odpowiedź? Na wszystkim. Może jeździć na wszystkim, ale tylko jako na komendach, prawda? Naturalnie spawnuje się tylko na kurze, więc to jest dobra odpowiedź. No na pająku nie. Dobra, lecimy dalej. Uwaga, kolejne pytanie. Jakie neutralne moby występują w jaskiniach? Szczury, robaki, nietoperze. Czy w Minecrafcie są szczury? Nietoperze! Nietoperze. No i co? Dobra odpowiedź? Dobra odpowiedź, ale widzieliście robaki, szczury? No to też byłoby ciekawe w grze, prawda? Dobra. Nie ma robaków i szczurów, to prawda. A kto wie, może będą. Dobra. Lecimy, słuchajcie, dalej z kolejnym pytaniem. Przygotujcie się. Jakie jedzenie jest na pasku głodu? Nóżka kurczaka, chleb, jabłko. Proszę. Jabłko? Nóżka kurczaka. Nie mówcie na głos. Mamy odpowiedź, jeszcze raz powiedz. Nóżka kurczaka. Nóżka kurczaka, dokładnie tak. Nie wolno mówić na głos, pamiętajcie, bo tutaj rozdawane są nagrody i musimy wybrać jedną osobę. Dokładnie, jest to oczywiście nóżka kurczaka. Dobrze, więc pamiętajcie, nie mówcie na głos, koniecznie, nie mówcie, uwaga. Co służy do przyspieszenia wzrostu roślin? Mikstura mączka kostna redstone. Nie mówcie. Tam, może tam pójdźmy. No, gdzie? Stronę. Kogo wybierzemy? Tam dawno nie byliśmy. O, gdzieś tam, proszę. Dobra. Mączka kostna? Czerecną? Co to jest? Mączna kostka. Mączka kostna. Dobrze. Jasne, jest to mączna kostka. Mączka kostna. Brawo, dobra odpowiedź. Lecimy z kolejnym pytaniem i teraz uwaga mamy. Jeszcze raz. Jak pierwotnie nazywał się diament? Rubin, lazuryt czy szmaragd? Szmaragd. Szmaragd. Oczywiście, to jest dobra odpowiedź. Brawo, brawo. To jest trudne pytanie, więc słuchajcie, wielkie brawa. Ponieważ nie każdy wie, że na początku diament nazywał się właśnie szmaragdem. I to było tylko przez jeden dzień ogólnie w Minecrafcie. Dobra, więc jest to oczywiście szmaragd. Słuchajcie, lecimy z kolejnym pytaniem. Ja tutaj jeszcze sobie tylko sprawdzę. Okej. Okay. Który mob po śmierci wyrzuca perłę endu? Uwaga, Enderman, Endermit czy smok kresu? Perłę Enderman. Endu. Ue, no pewnie, to było łatwe. Enderman, jasne, że tak. Dobra, lecimy z kolejnym w takim razie pytaniem. Może to będzie troszeczkę trudniejsze, więc uwaga. Który blok wybucha po kontakcie z między innymi krzesiwem? Czy to jest blok magmy, TNT, czy może Lucky TNT. Block?
TNT? Myślicie, że to jest dobra odpowiedź? No kurczę, jasne, że tak. Nie może być inaczej, jest to oczywiście TNT. Super, dobrze. I to już jest ostatnie pytanie, tak. Więc dziękujemy wam za ten quiz. Pytanie. Będzie jeszcze jeden quiz, więc spokojnie. Na spokojnie będziecie mogli odpowiedzieć. A tymczasem ja za quiz wam dziękuję. Dzięki, Rox. Słuchajcie, będziemy mieli jeszcze dwa quizy, także spokojnie, mam nadzieję, że zdążycie udzielić poprawnej i w ogóle odpowiedzi. Tymczasem przechodzimy do kolejnej części naszego programu. Było nieco edukacji, trochę coś robiliśmy edukacyjnego. Mówiliśmy o szkole. To w takim razie teraz proszę, żeby Rox nam tą szkołę zbudował. Pomożecie ja mu trochę? Ja mam zbudować szkołę. O. Pomożecie mu czy nie? Słuchajcie. No ja myślę, no. Tutaj będę potrzebować od was naprawdę bardzo dużej pomocy, ponieważ zachodzę w głowę, jak zbudować szkołę w Minecrafcie. Ja wpadłem tylko na taki pomysł, że ta szkoła może być dla potworów na przykład. Nie? Mogą być w sumie, no. Oho. Dobra, słuchajcie, może nie krzyczcie, bo tu się robi trochę mały chaos. Jak ja będę chciał się o coś właśnie was zapytać, będę potrzebował waszej pomocy, no to spróbujemy to zrobić. Może na starcie zapytam się was, z jakich bloków tę szkołę wybudować? Jeden podstawowy blok. Cegły. Jeszcze coś? Drewno. Stąbriki. No, stąbriki są ładne. Co jeszcze? Szkło do okien. No. Co jeszcze? Żwir? Zasypie się ta szkoła. Dobra, słuchajcie. Drzwi, no drzwi muszą być. To zróbmy sobie rzeczywiście z tych cegieł i z drewna tę szkołę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Czyli tak, mamy piękny świat przygotowany, zobaczcie tutaj. No i tak, przygotowujemy nasze bloki, czyli bierzemy sobie cegły. Mamy cegły. No i które deski? Te zwykłe, czy jasne, czy ciemne? Dębowe, dobra. Słyszałem, dębowe, mamy dębowe dechy. O kurczę, jestem ciekaw. O, zobaczcie, zachodzi dzień. Co mam wpisać? Timeset ile? No tak, to moje powiedzonko, jest timeset 3000, jak zmieniam porę dnia, więc to już, tak, to już znacie na pamięć. Dobra, tutaj będą, słuchajcie, drzwi, to będzie naprawdę mała szkoła z dwoma salami tylko, więc to będzie na przykład sala dla kogo może być ta sala? Dwa potwory. Musicie dwa potwory znaleźć, jakie? Zombie i szkielet? Villagery? Villagery, slime? Dobra, słuchajcie, mogą być zombiaki, ale jeszcze jeden mobek, no, słuchajcie, jest... Creepery, dobra, creepery, słuchajcie, najgłośniej słyszałem creepery, no niestety, słuchajcie, nie mogę wybrać wszystkich potworów, ale możemy zrobić później plan lekcji dla reszty stworów, na przykład, które sobie tam wypowiecie. Dobra, słuchajcie, musimy się streszczać, bo tutaj mało mamy czasu, bo my jeszcze tej szkoły nie zaczęliśmy budować, więc weźmy sobie tutaj podłogę, wybudujmy, to będzie podłoga do sali naszej. Więc proszę bardzo, tutaj będzie piękna podłoga drewniana. Z kwarcu? No ale wiesz co, my mamy takie cegły tutaj i drewno, to już tak na początku było powiedziane, więc weźmy sobie to drewno. Tak, będzie taka stara szkoła, no. Jeszcze panieczyny takie poprzywieszamy, bo to jest szkoła dla potworów, pamiętajcie, nie? Tak. O, spawnery też możemy zrobić, pewnie. Dobra, i tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zróbmy tutaj tak samo z tej strony, żeby to było ładne. Nie może być za duża też ta szkoła, więc pamiętajcie, nie? Nie może być ona ogromna, bo my nie skończymy jej budować. Ale tutaj będzie podłoga. Pokój nauczycielski, pokój dyrektorki chyba, co? Trzeba zrobić. No. Żeby podzielić salę. Wy tutaj mi bardzo dużo pomysłów dajecie, ale te sale i tak będą małe. Więc nie wiem, czy jest sens. Dobra, czekajcie, teraz mamy podłogi. To jest taka nudniejsza część budowania. Bo ile można budować? Dobra, okej, okay, mamy. I to jest równo? Równo chyba, nie? Dobra, chyba mi się udało. Okej, okay, tutaj będzie ściana. Wiecie co, ja bym chciał, żeby ta ściana była tutaj, żeby ona była ten korytarz, który tutaj będzie, zobaczcie, pomiędzy salami, był troszeczkę dłuższy. Tutaj będzie wejście. Okej, okay. I tutaj będzie wejście do sali, na przykład tu i tutaj. Dobra, to sobie możemy obudować. Tutaj mamy pierwszą salę. No ciekawe, jak mi wyjdzie ta szkoła. Później ocenicie. Będziecie, możemy zrobić tak, że... jak to ocenimy? Może będziecie krzyczeć na przykład? Losowanie, co? A jak to głosowanie zrobimy? Głosowanie.
O, może tak być. To jest bardzo dobry pomysł, no. Zobaczymy, ręka do góry, jak nie słyszeliście, na przykład będziemy wybierać ocenę. No, nie za bardzo was tutaj, słuchajcie, wszystkich słyszę, chociaż bardzo bym chciał. O, dobra, słuchajcie, ja mam taki pomysł. Powiem wam, jaki mam plan. Tutaj ogólnie będą dwa małe pokoiki. I tutaj będzie pokój dyrektorki, bardzo mały, ale będzie musiała się zmieścić. Wyjście ewakuacyjne będzie z tej strony, dokładnie. Wyjście ewakuacyjne ze szkoły musi być. Dobra. Musimy trochę przyspieszyć, bo słuchajcie, to nam tyle czasu zabiera, ale spokojnie, zaraz budujemy salę, a na salę mam bardzo fajny pomysł, ponieważ te modyfikacje, które tutaj są, dodają też stoliki, no i tego typu rzeczy. Drzwi zaraz będą. Spoko, słuchajcie, muszę zbudować ścianę, ale chyba dachu już nie zdążę zrobić. Wiecie, że ja też te wszystkie budowle buduję dość długo. Dobra, tu będzie wejście. Okej, albo nie, wejście do dyrektorki będzie na środku. Tutaj takie wrota będą podwójne, żeby każdy się jebał, jak będzie przechodził. No, to jest dobry pomysł. Dobra. No i teraz tak. Ścian nie będę budować na razie, ale zbudujemy tablicę. A tablicę zbudujemy, słuchajcie, z koloru takiego zielonego, słuchajcie, tej utwardzonej gliny. Tak chyba będzie idealnie, więc proszę bardzo, tutaj może być tablica. Pierwsza. Taka duża? Chyba jest dobra. Co? Od z tyłu, tak, to my, to wiem. Zrobimy sobie, słuchajcie, tam z tyłu jeszcze taką ściankę. Dobra, tu jest druga tablica, proszę bardzo, dobra. Tutaj możemy sobie zabudować taką ściankę, okej. Okay. Ja cię kręcę, ale ja buduję. O nie, mamy deszcz. Wyłączamy go, czy nie? Włączamy, przeszkadza, weather clear, proszę bardzo. To jest komenda na wyłączenie deszczu. Pykło, działa, już nie pada. Dobra, więc tak, mamy tę salę, ja sobie zrobię tutaj okna. Proszę bardzo, na razie tyle zbudujemy tych ścian, bo ja nie lubię budować ścian ogólnie w budynkach. O właśnie, mogę ją zabudować tak dotąd gdzieś. Dobra, powiedzmy, że tak ta szkoła tutaj wygląda z tą ścianą. I tak będzie. Nikt nie musi wiedzieć, że tam jest tablica. Niestety tablic w Minecrafcie nie mamy, więc musimy zbudować cały blok. Dobra. No. Czekajcie. Multimedialną tablicę mogę wstawić. O kurczę. Czekajcie. Computer Craft. Monitor jest. No. To jest monitor. Czekajcie. Co wy mówicie? Wow. To słuchajcie, w szkole będą mieć teraz 90-plazmowy telewizor. To jest fajne rozwiązanie. Wow. Dobra, to wygląda naprawdę jak tablica. To jest świetne. Dobra, okej, okay, no to mamy tablicę. Okej, okay, dobra. Teraz tak, przydałyby się jakieś ławki, co? Ławki. Gdzie tu mogą być ławki? Zaraz coś znajdziemy, bo ja tego moda już przeglądałem, tylko wiecie, że ja też czasami błądzę sobie. Tutaj są półki z książkami też, więc myślę, że możemy te półki z książkami dać sobie oczywiście po dwóch stronach tutaj. Dobra. No i to wygląda już ładnie, co? Dobra, tutaj też możemy dać jeszcze gdzieś półkę. Tutaj też możemy dać półkę, fajnie. No i tutaj możemy dać jeszcze na przykład, zobaczcie, pyk, pyk, że ta tablica się tak fajnie zamyka, że ona jest, wiecie, taka. Oj, tutaj jest dużo modów, wiesz, tu jest Bibliocraft, tu jest Computercraft, Biomes of Plenty, więc możesz sobie zapamiętać, niestety też nie mamy. Oj, słuchajcie, może pod koniec, jak nam jeszcze starczy czasu, wiecie, bo tu niestety wszystko musi być, ale postaram się o tym pamiętać, więc... No jasne, okna w szkole. Dziwna byłaby szkoła bez okien troszkę. Dobra. Okej. Okay. To lecimy z oknami, słuchajcie, czyli co? Wiecie co, ja bym chyba dał tutaj zwykłe szkło, taki jako blok, bo... Wiem, że mogę dać szkło zwykłe też, takie cieniutkie, ale szczerze mówiąc, te bloczki się wygodniej mi kładzie, więc... No dokładnie. No, a dlaczego? Tu jest 90-plazmowy telewizor. Ktoś powiedział, że nie chce się włamać do tej szkoły. Dobra, okej, okay, więc tak, mamy ładne, proszę bardzo, okna. I teraz trzeba coś zrobić z tymi siedzeniami. Ja bym to zrobił na zwykłych schodkach, ale tu są ponoć gdzieś krzesła, chyba w Bibliocrafcie. O, są, dobra, mamy krzesło. A coś na biurko jeszcze? Jest, takie biurko możemy sobie wziąć, patrzcie. Dobra, okej. Okay. No i co, i tutaj będzie jeden uczeń, tu drugi uczeń i przy oknie posadzimy kolejne. Dobra, pyk. Wiecie co, to będzie bardzo mała sala, ale tak czy inaczej będzie fajna. O, zobaczcie, mają taki duży telewizor, a tutaj świeczki. Dobra.
Ach, ten Minecraft. No i tutaj będzie korytarzek, że pani prosi do odpowiedzi kogoś, więc w porządku. No właśnie, biurko pani, wykładowcy, nauczyciela, nie? Co? A wiecie co, ja będę schodki, bo mówicie, że deski, ale zróbmy sobie takie obrócone, ładne schodki. No ale czekajcie, zobaczcie, można je tak ładnie obrócić, patrzcie. O, o, dobra. I mamy biurko. No co, czego chcieć więcej, co? Jest super. Proszę bardzo. Dobra, mamy idealne biureczko. Komputer? Dobra, możemy dać jej komputer tutaj nauczycielce. To jest to ten komputer chyba, co? Dobra, to bierzemy komputer, ona będzie sobie tu programować. Tak, komputer będzie zasłaniać całą nauczycielkę. Timeset 3000. No i teraz tak, tutaj dobudujemy sobie ścianę, słuchajcie, jeszcze. I tutaj musimy powiesić nad drzwiami główkę potwora. I to będzie creeper, czy co my tam jeszcze wybraliśmy? Zombie. Zombie i creeper. To kto tu będzie, creeper czy zombie? Dobra, creepery. Tutaj będą creepery. Okej, okay. Akurat tak fajnie wybraliśmy, że mamy wszystkie główki. Tu będzie creeper. Ej, co jest? Dobra, był szkielet chyba przez chwilę, nie? Nieważne. Mamy creepera, a tutaj będzie drugi, no musi być zombie. Proszę bardzo. Tutaj będzie zombie. Słucham? Szkołę liderów. No jasne. Słuchajcie, szkołę można zbudować dla każdego potwora. Możemy nawet nakręcić taki odcinek na YouTube, jeśli chcecie, że... No, zbudowania szkół, co? Z Vito. O, proszę bardzo, czyli mamy już tutaj osobę, z którą moglibyśmy nagrać. Vito. Czemu nie? Mogę zagadać do Vita. Dobra, słuchajcie. Już wystarczy, już nie krzyczcie, proszę, bo robi się mały chaos. Zastanawiam się, czy tutaj w pokoju nauczycielskim... Nie, nie robimy żadnej szyby, bo zastanawiałem się, czy nauczyciele mogliby kontrolować uczniów, ale nie. Kamery mogą być. Dobra, to kamery zrobimy, tylko musicie mi podpowiedzieć, gdzie one są, ja tutaj sobie skończę ściankę. Czekajcie. A właśnie, tu nie ma żadnej ubikacji, nie? Ani łazienki. Ale potwory mogą się obejść bez tego. Dobra, gdzie mamy kamery, słuchajcie? To jest kamera? Nie, to jest jakiś kabel? Są tutaj kamery? Nie ma kamer, widzicie, więc niestety. Ale można zrobić Wi-Fi jakieś. Dobra, to będzie Wi-Fi w naszej szkole. To będzie nowoczesna szkoła. Nie, no zobaczcie, mamy sygnał, taki znaczek Wi-Fi. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Dzwonek? Oj, dzwonka możemy tu nie mieć. Dobra, tutaj zrobimy, słuchajcie, bardzo podobną klasę. Ja tylko sobie tutaj to wszystko ułożę, żeby to jakoś wyglądało. Czekajcie. Jedzenie? Co takiego? Stołówka? A gdzie wy tu chcecie wcisnąć stołówkę? O, nie wiem, czy nam starczy czasu, no. Dobra, słuchajcie, spróbujemy dobudować pokój, ale jeszcze jedna rzecz. Zastanawiam się, czy jakoś to dach budować. Budować dach, czy nie? No, ale to dużo czasu zajmie. No. A no właśnie, spalą się potwory. To tylko nad salą. Nie, no, to później. Dobra. Dobra, słuchajcie, zbudujemy ten dach tutaj, tak na szybko obejdziemy, a tymczasem sobie z wami tutaj porozmawiam, bo rzeczywiście argument, że potwory się spalą, ponieważ one się palą na słońcu, no jest tutaj rzeczywiście dość mocny. Co wy jeszcze mówicie? Enderman, telewizor? Co? Ja tutaj przekrzykujecie tak głośno, że naprawdę tutaj nie nadążam. No. Ale może moglibyśmy zrobić tak, że na przykład zgłaszacie się i po prostu na przykład Jakub by do was podszedł, ale tylko takie trzy szybkie odpowiedzi, co? Czy będziemy w stanie? Zaraz zobaczymy. Możemy spróbować, co? Bo tak będzie troszeczkę bardziej ogarnięte to wszystko. A jeśli się nie uda, to słuchajcie, no bo to jest taki też mój pomysł, więc wiecie. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tą jadalnię. Zobaczymy, czy nam się to uda. Możecie włączyć mikrofon, jeśli tam jesteście w stanie. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić, tak żebyście mogli się wypowiedzieć. Dobrze, fajnie, że się udało. Słuchajcie, możecie się zgłosić, jeśli macie jakiś pomysł na szkołę, no to mówcie, zobaczymy. Tylko podnieście rękę, jeśli macie jakiś pomysł. Śmiało, nie? Zróbmy my salę widowiskową i salę treningową. Aha, taką o kurczę. Taki basen, wiecie co? Mamy...
A zgłasza, musi się zgłaszać, wiecie? Sale informatyczne to już mamy. Co tam jeszcze? Jeszcze mamy pomysł. Kuchnię z pryzmarynu! Kuchnię z pryzmarynu, proszę bardzo. Na bogato. Jak masz pomysł? Salę gimnastyczną. O, sala gimnastyczna, słuchajcie. Mamy troszeczkę mało miejsca na takie rzeczy, ale spróbujemy coś może zrobić. McDonald's w szkole. McDonald's w szkole, to byłoby dobre. To kontynuacja tej stołówki. McDonald's w szkole, no proszę. Przepraszam. Przepraszam. Już do was idę. Coś wcisnę. Przejdę sobie tutaj. Jeszcze ktoś tam ma jakieś pomysły? Subway. O, Subway, no nie wierzę. Zamiast dyrektorki można wsadzić wiedźmę. Idealnie, dobrze. O Jezu, oczywiście bez obrazy tutaj do nauczycieli, prawda, ale... Można zrobić szkołę pająków. Szkołę pająków. Słuchajcie, ja teraz jestem zainteresowany tym pomysłem wiedźmy, dyrektorki. Boisko szkolne. Boisko też możemy zbudować w sumie, no. Aule. Aule. Ja muszę zapamiętać ubikacje. Te wszystkie. No, dobra, ubikacja słuchajcie. Już po raz kolejny się pojawia, może faktycznie. Basen na dworze. Boisko, tak? Boisko, basen na dworze, ubikacja. Dobra, okej, ubikacja. Dobra. Ubikacja. O nie, nie będziemy przesadzać, słuchajcie. Lepiej nie przesadzajmy. Tutaj mamy wiedźmę, proszę bardzo. Ewentualnie można wykorzystać kościół trupy jako nauczycieli, może matematyki, może historii, żeby strzelali strzałami jak jedynkami. No, no, to jest też bardzo dobry pomysł. Mhm. Możemy to zrobić. Kurczę, wiecie co, macie tyle pomysłów, że naprawdę nie wiem, co od czego zacząć tutaj. Wiecie, no, naprawdę. Słuchajcie, sklepik w szkole. Możemy zrobić ubikację. Zamiast pokoju nauczycielskiego będzie ubikacja, co? Dobra. Dobra, to Rox, może buduj teraz. Zrobimy chwilę przerwy w pytaniach. Okay? Dziękuję ci bardzo. No i wystarczy. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy masę pomysłów. Dziękujemy Jakubowi tutaj za to, że pomógł nam wszystko tutaj ogarnąć, ale mamy już naprawdę masę pomysłów, z których możemy coś tutaj sobie zrobić. Zrobimy sobie tę łazienkę. Więc myślę, że tak, łazienkę zbudować będzie trudno, ponieważ mamy do dyspozycji tylko te bloki nasze, więc zróbmy sobie tak, kwarc, możemy zrobić toaletę. Ja kiedyś, wiecie co, lepiej wygląda chyba z kwarcu. No. Z pryzmarynu? No nie, no bez przesady, no. Nie. Dobra, pryzmaryn możemy gdzieś tutaj też dać w łazience na podłodze, to będzie fajnie wyglądać. No, a tutaj może być toaleta. Tak? Latarnie morskie. Zobaczymy, czy tutaj one są w ogóle. Bo to jest starsza wersja Minecrafta troszeczkę. Jeszcze tu ich nie było. Dobra, słuchajcie, tak wyszła mi toaleta. Nie mam innego pomysłu na toaletę. Spłuczkę? Gdzie dać spłuczkę? Przycisk, nie? Dobra, dajemy tutaj przycisk. Dźwignia? Dobra, może być dźwignia, słuchajcie. Półpłytka jest tutaj, widzicie? O. Jest. Dobra, teraz... Oj, kurczę, wiecie, nie słyszę was aż. Niestety. Dobrze, wiaderko z wodą pod kibelkiem. A dlaczego? Słuchajcie. Słuchajcie, zmienia się tutaj grupa. Proszę bardzo, jeszcze taka krótka informacja. Więc ta grupa, która ma ten obrazek, niech wpada na komputery. Okej. Okay. Już? Wszyscy poszli? Dobra. Słuchajcie, ja myślę o łazience. Pryzmaryn weźmy sobie, bo ja tutaj się troszeczkę zgubiłem. Tyle macie tych pomysłów, że masakra. Gdzie jest pryzmaryn? Pryzmaryn muszę po polsku wpisać. Nie mogę. To nie ta wersja, no właśnie. To nie ta wersja Minecrafta. Zrobimy sobie tutaj kwarc, wiecie, na podłodze. Proszę bardzo. I z kwarcem weźmiemy sobie jeszcze na przykład płytki zrobimy. Czyli możemy sobie zrobić taki na przykład czerwony kolorek w łazience. O, pyk. Takie zrobimy, zobaczcie taką szachownicę. I zaraz, słuchajcie, naszą szkołę będziemy kończyć chyba, bo nie wiem, jak długo też tutaj będziemy budować. Jeszcze boisko możemy zbudować na końcu. No właśnie to zrobię zaraz, wiem. No i wiecie co, z toalety chyba będzie tyle. Dobra.
musimy... Słyszę was. Słyszę was wszystkich. Czerwony dywan dla dyrektor, dla dyrektorki, tak? No ale dyrektorka jest wiedźmą, słuchajcie, no więc nie wiem, czy jej się należy. Dobra, słuchajcie, tutaj musimy spawnować nasze potwory. Czyli tak, tutaj będzie creeper. Raz, dwa, trzy. A kto będzie nauczycielką? Wiedźma? Nie, wiedźmy mamy dyrektorkę. Zombie mamy klasy. Enderman? Ojejku, dobrze już. Słuchajcie, jest za głośno. Dobrze, słuchajcie, już wystarczy. Dziękuję wam za wasze pomysły. Mieliście masę pomysłów, mieliście wszystkie moby chyba. Więc ja nie wiem naprawdę, co tutaj wybrać. Myślę, że może być to... Słuchajcie, zróbmy tutaj szkieleta. Dobra, posłucha nie ma tutaj jeszcze. Słuchajcie, musimy zrobić szkieleta. Jest, tutaj będzie szkieleta, w drugiej sali będzie Enderman, dobra? Możemy tak zrobić? Słuchajcie, musimy dojść do kompromisu. No nie możemy teraz głosowania też w sumie robić, bo będzie znowu hałas. Słuchajcie, zrobimy głosowanie na ocenę. Z rękoma do góry. No dobra, to słuchajcie, mam dla was dwie propozycje tutaj na nauczyciela tej sali. Okej, będziecie podnosić ręce. Ja tak na oko niestety będę musiał to sobie tutaj sprawdzić. Czyli tak, nauczyciele może być. Weźmy sobie na przykład Endermana, weźmy sobie jeszcze... Możemy sobie zrobić, słuchajcie, kogo tutaj? Villagera, dobra, Villagera. I na przykład, dobra, i krowę, okej. Okay. Krowę, Villager i mamy jeszcze Endermana. Dobrze, i słuchajcie, nie możemy za dużo opcji zrobić, bo będzie tutaj też, wiecie, no, za dużo tych rąk w górę. Słuchajcie, mamy tak, Enderman. Ło, malutko. Okej, okay. Dobra, wieśniak. No, chyba troszeczkę więcej. No i ostatni został jeszcze, dobra, Pigmen weźmy. Pigmen. Łe, no Pigmen wygrywa. Dobra, bierzemy Pigmena. Kurczę, dobra, świeże, co tutaj jest? Świnia zombie. To się świnia zombie nazywa po polsku. Dobra. Czyli tak, tutaj nie ma naszego... On będzie miał coś takiego. Obudowane to będzie, słuchajcie... Nie, będzie to z Netheru, zobaczcie. Bo on jest z kresu, z Netheru, nie? Pyk. Proszę bardzo, pyk. Może się będą spawnować. O, i usunąłem. Proszę bardzo, pyk. Oj, Pigmen sobie wyszedł. Ej, wracaj tam. Wracaj do sali. Dobra, idź tam. Pigmen. I tutaj musimy jeszcze zrobić zombiaki. I słuchajcie, będziemy powoli niestety kończyć. Zombie. Pyk. Zombie tutaj musi być, słuchajcie. Bo tu jest klasa zombie. No. No. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, to już będzie tak naprawdę niedługo finish. No niestety nie możemy tego ciągnąć w nieskończoność też. Ja się zastanawiam, co tutaj jeszcze mogę zrobić. Chyba tutaj nic ciekawego nie ma. Wiecie co, no niestety teraz tak naprawdę nie wiem, ponieważ ja na tej modyfikacji też tak często nie gram. O, tu mogą być takie potworne, zobaczcie obrazy. Dobra. Ło, jaki duży. Czekaj, jakiś mniejszy. Dobra, Wi-Fi jest, obrazy są. No i co, robimy jeszcze boisko, czy już nie za bardzo? Robimy? Robimy? Dobra, słuchajcie. Na dachu? Co na dachu? Coś nowego, no ale co? Tak, 5 widerów, żeby zniszczyły moją szkołę. Nie będziemy budować 5 widerów, niestety. No nie, no słuchajcie, zbudowaliśmy szkołę i mamy ją niszczyć. No może jak nam też starczy czasu, to zrobimy, ale niczego wam obiecać nie mogę. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że ta szkoła wyszła mi jakaś kanciasta. Ja bym troszeczkę z zewnątrz jeszcze pobudował. Słuchajcie, pobudujmy trochę z zewnątrz. Ładna? Ładna! Piękna, naprawdę śliczna szkoła. Nie no, ładna jest. Dobra, bierzemy żwir. Słuchajcie, zrobimy ścieżkę. Oczywiście nasze potwory muszą jakoś... Mini domek? Ojej, nie starczy na to czasu, ale mini domki mam na kanale. Mam masę mini domków na kanale, już mi... Naprawdę się zbrzydły te mini domki. Dobra, słuchajcie, mamy tak. Dobra, teraz trzeba będzie to troszeczkę... Płotek, weźmy sobie. Dobra, mamy płotek. Teraz patrzcie, jak to naprawimy, bo wydaje mi się, że ta szkoła jeszcze powinna być troszeczkę ładniejsza. Dobra, tu będzie płotek. Pająk. Pająk, to nie twoja szkoła. Idź stąd. To nie twoja szkoła. Idź, już. Wypadł, dobra. Okej.
Nie, nie, będziemy za... Patrzcie, tam jakaś impreza. O, z nauczycielką jest. Proszę. Bijatyka z nauczycielką. Tak, bijatyka z nauczycielką. Pewnie sypią się tam uwagi. Impreza, dobra, impreza w szkole. Okej, okay, mamy jakieś liście, to sobie będą takie krzaki. Ładne tutaj, proszę bardzo. Oj, coś tam słyszę, jakieś krzyki, ale nie do końca jestem w stanie usłyszeć. Modyfikacje, pokażę modyfikacje pod koniec. Mogę wam po prostu pokazać nazwy, więc że będziecie chcieli sobie zapisać, to zapiszecie, dobra? Okej, okay, to na pewno. Weźmy sobie jeszcze jakieś sadzonki tutaj, więc weźmy sobie... Tu jest jakaś magiczna sadzonka. Największe drzewo na świecie? Dobra. Wiecie co? Zastanawiam się, czego się tu spodziewać. Naprawdę, boję się. Proszę. A co, ile czasu? Jeszcze raz? Nie wiem. Weźmy sobie timeset 3000, nad wszystkim tutaj panujemy spokojnie. Dobra, timeset 3000 oczywiście, no i co? Jezus, jak to... Dobra, czekajcie. Wow! Wow! O kurcze. No spore rzeczywiście to drzewo jest tutaj. Wiecie co? Myślą, że powinniśmy posadzić... O Jezus! Szkielet się pali... Nie, wracaj do szkoły! Wracaj do szkoły, już tutaj... O, dobra, okej, okay, zamykamy cię. Dobra. Skąd on się wziął? Wyszedł z sali, widzicie. Dobra, tutaj może być drugie drzewo. O, dobra, nie jest za blisko. Jezu, jakby takie drzewo się zawaliło na szkołę, to nic by po niej nie zostało. Ale spokojnie, mam nadzieję, że wtedy nie będzie zajęć. Okej, okay, dobra. I mamy, proszę bardzo. Ale mam pomysł. Słuchajcie, jak mówiliście... Co? Na szkole drzewo? Myślicie, że dach to wytrzyma? Zielona szkoła będzie. Dobra, okej. Okay. Sadzimy. Wow. Wow. Ale mam pomysł, słuchajcie, patrzcie. Tutaj poprowadzimy sobie jeszcze te korzenie, ale super będzie. Patrzcie. Teraz lecimy sobie tutaj i te korzenie będą, zobaczcie. Świetny pomysł mieliście, no. No. A. Kurczę. Ktoś tutaj mówił, że jak zapalniczką podpalę tą szkołę, to będzie niezły ogień. Rzeczywiście. Ale po co podpalić szkołę? No wy wszystko byście chcieli tylko niszczyć, budować i TNT i tak dalej. No przecież musimy postawić szkołę, słuchajcie. Szkołę nie możemy zepsuć. Wow. Słuchajcie, ja tutaj jeszcze troszeczkę to ładnie, zobaczcie, upiększę. O. I będę wrzucać to chyba na Minecraft mapy, tak dobrze mi to wyszło. Wiecie, o co chodzi, stronka, nie? Z mapkami, moja. Dobra. O. Proszę bardzo. Tutaj damy sobie, słuchajcie, jeszcze trawkę ładnie. No to cieszy oko naprawdę, zobaczcie. Dobra, tutaj jest ładnie trawka. O, okej. Okay. I wiecie, że te drzewa rzucają też cień, żeby potwory się nie paliły? To jest super opcja, naprawdę. No i co? No i to już chyba tak naprawdę większość... Myślę, że możemy tutaj jeszcze taką teksturkę rzucić, czyli po prostu troszeczkę zmienić kolor tych podłóg tutaj. O, dobra. Proszę bardzo. No i co jeszcze na końcu możemy zrobić? Nie wiem, czy jeszcze mamy na to czas. Słuchajcie, wystarczy już. No, zbudowaliśmy fajną szkołę, jeszcze się przejdziemy po niej i... Słuchajcie, obiecałem wam jeszcze modyfikacje wam pokażę, prawda? No i to wygląda, zobaczcie, w taki sposób. Tutaj mamy klasę. Elegancko. Tutaj mamy drugą klasę. Proszę bardzo. No i tutaj mamy korytarz. Tu jest Wi-Fi. Tutaj mamy łazienkę. I tutaj mamy pokój dyrektorki. Gdzie ona jest? Jest. Dobra. No i cóż, tak wygląda ta nasza szkoła. Pokażę wam jeszcze modyfikacje i będziemy kończyć, więc słuchajcie. Proszę bardzo. Tutaj... Tak, pokażę wam jeszcze tylko modyfikacje, tak na szybko przelecimy, dobra? Bo wiem, że chcieliście. Słuchajcie. Taka modyfikacja, Carpenter's Blocks, możecie gdzieś zapisywać. Project Redcore, Project Red,
Carpenters, nie wiem, musicie zobaczyć, mnie nie mam na to też za dużo czasu, to jest taka, wiecie, dodatkowa rzecz, że wam to pokazuję, więc staram się to jak najszybciej zrobić. To jest modyfikacja Bibliocraft, która dodaje półki, jeśli byście chcieli. Tutaj mamy Computercraft, która dodaje komputery i ogólnie roboty, więc to musicie koniecznie zainstalować. I tu jest Biomes of Plenty, która dodaje te nowe drzewa, te takie duże, Biomes of Plenty się nazywa. I to mamy Light, Bibliocraft Lightning. Słuchajcie, to byłoby na tyle, więc dziękuję wam za... Proszę? Widzicie, wszyscy już tutaj wiedzą, więc Minecloud'a wystarczy zainstalować. To jest prawda. Słuchajcie, musimy niestety kończyć, więc nasza szkoła jest pięknie zbudowana. No i cóż, dziękuję wam, że mi pomagaliście, daliście naprawdę radę. Pomysł z drzewem był wspaniały, więc dzięki. Okej. Oj, teraz nie możecie tutaj, bo cały czas trwa, wiesz, wydarzenie. Tak. Świetnie. Zostańcie jeszcze na miejscach. Dzięki Kuba za prowadzenie do tej pory. Ja się nazywam Łukasz. Będę prowadził dalszą część naszej imprezy razem cisza, z Roxem. Cisza. Ale zanim przejdziemy do dalszej części imprezy, bardzo bym was prosił, żebyście przesiedli się jak najbliżej, bo zaraz będziecie mieli okazję zadawać pytania Roxowi. Także więc żebyście najlepiej mieli by było, żebyście byli jak najbliżej. Do drugiego rzędu, od drugiego rzędu najlepiej. Najlepiej od drugiego rzędu, dobrze? Będzie dobrze. Już możecie myśleć nad pytaniami. Za momencik do was podejdę. Zanim będą wasze pytania, to jeszcze jedno pytanie ja chciałbym na sam początek zadać. Rox, powiedz, skąd miałeś pomysł na nazwę swojego kanału? O, skąd miałem pomysł? Wiedziałem, że takie pytanie padnie, bo rzeczywiście Roxem, ten zlepek słów jest taki troszeczkę niejasny może, ale to ja mam odpowiedzi na pytanie, więc wy nie możecie teraz się zgłaszać, spokojnie, później będziecie się zgłaszać. Za momencik. Dobra, słuchajcie, Roxem B to jest ogólnie zlepek takich dwóch jakby części. Rox to moja ulubiona gra z dzieciństwa, którą sobie pykałem, bardzo ją lubiłem, rzeczywiście uwielbiałem ją, a MB to moje inicjały, czyli Michał Baraniak. No i to razem powstało Roxem B. Tak. Świetnie. Dzięki wielkie za odpowiedź. Mam jeszcze drugie pytanie. Aha. Czy bycie youtuberem to dla ciebie już taka bardziej praca? Czy nadal cię to kręci, jara i czy nadal czerpiesz z tego satysfakcję? No słuchajcie, jest to jednocześnie dla mnie praca, jak i coś, co mnie bardzo jara, czyli jest to chyba najlepsze połączenie na świecie tak naprawdę. Nagrywanie na YouTube to jest moja pasja, jednocześnie jest to jednocześnie też pracą, więc... Czerpię z tego niesamowitą satysfakcję, że mogę nagrywać dla was filmy. No, najlepszy jest ten moment, kiedy publikuję dla was materiał, możecie go ocenić, skomentować. No, jest to coś naprawdę niesamowitego i nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, ale jest to praca, która mnie jednocześnie jara i jest moją pasją. Okej, świetnie. O, tu mamy pytanie od widzów. O, nie. Było pytanie. Proszę bardzo. Jeśli nagrywasz na YouTubie, to czym się zajmujesz jakby poza YouTubem? Czym się zajmuję poza YouTube'em? No cóż, aktualnie studiuję, kończę studia licencjackie, więc mam też dużo rzeczywiście nauki. Niestety nie zawsze mam czas nagrać dla was filmy, na przykład w weekend, bo wtedy spędzam swój czas na uczelni, wolny. No i poza tym jeszcze zajmuję się aplikacjami mobilnymi. Nie wiem, pewnie wiecie, że mam też gry mobilne, prawda? No i zawsze to było też moim marzeniem stworzyć jakąś grę mobilną i teraz już jesteśmy na etapie, że czwartą grę mobilną nawet tworzymy, więc również jeśli ktoś nie wie, to zapraszam, bo też świetna sprawa. Kierunek studiów to jest grafika komputerowa. Śmieszne połączenie, ponieważ jest to połączone z psychologią społeczną. Okej, kolejne pytanie. Ile masz lat? Ile mam lat? Trafiacie, co? Ile mam lat, jak myślicie? Nie? Dobrze, wystarczy, wystarczy. Już? Słuchajcie, spokojnie, spokojnie. Już dziękujemy. Słyszałem odpowiedź 38. Nie, mam 23 lata mam. Proszę bardzo. No, byłeś bardzo blisko, no. Dobrze. Kolejne pytanie, uwaga. Z jakiej miejscowości pochodzisz? Jeszcze raz, proszę. Z jakiej miejscowości pochodzisz? Pochodzę z Kalisza. Jest to miejscowość leżąca w Wielkopolsce. Piękna miejscowość, jest to najstarsze miasto w Polsce. Proszę? Uczyłeś się o Kaliszu? No właśnie, więc zapraszam do Kalisza.
mamy przepiękny park. Okej, okay, kolejne pytanie. Ile nagrywasz Minecrafta? Ja to pamiętam, słuchajcie. Od 6 kwietnia roku 2011. To sobie możecie policzyć. No. Czyli to jest ponad 7 lat. No. Kupę okay. czasu, 1/3 mojego życia. Teraz z przodu kolejne pytanie, uwaga. Jaki jest twój ulubiony blok, a jaki mod? Jaki ulubiony blok i jaki potwór, mob, tak? Jaki mob czy mod? Mob. Mob, tak. Mob, ulubiony mob. Ja cię, nie wiem, który, kurczę. Ulubiony blok, taki dekoracyjny, co? Może ustalmy taki dekoracyjny bloczek. Dekoracyjny blok, to myślę, że to jest stone brick. Bardzo często go wykorzystuję, to jest taki kamienna cegła. A mob? Ja, chyba Creeper, bo to jest taka ikoniczna raczej postać Minecraftowa i rzeczywiście no, najbardziej mi się kojarzy z samym Minecraftem. Proszę bardzo. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Nagrasz jakąś serię z dinozaurami? Nie planowałem nagrywać takiej serii z dinozaurami, ale jeśli chcecie taką obejrzeć, to mogę was przekierować do znajomego. Angular Play się nazywa, tak po koleżeńsku wam powiem. No właśnie, więc ja nie planuję, ale może coś z tego będzie, więc po prostu już coś takiego jest i nie chciałbym ingerować. Okej, dzięki. Kolejne pytanie. Czy można z tobą zdjęcie i czy walczyłeś z tymi olbrzymami? Tak, walczyłem z tymi olbrzymami. No może zaczniemy od tego, do zdjęcia zaraz przejdziemy. Jest odcinek na YouTube Cyklopy w Minecraft na moim kanale. Chyba tydzień temu go wrzuciłem jakoś. 1.13, więc nawet widzicie, możecie obejrzeć i sprawdzić, możesz sprawdzić. A jeśli chodzi o zdjęcia, no to na pewno będzie taki czas. Ja ogólnie, jeśli nie ma mnie tutaj też na sali, jeśli tu jest jakaś przerwa, to ja staram się być na ściance tam przed bramkami, przed wejściem ogólnie do sali. Tam jest taka ścianka, tam są takie kill-offy minecraftowe, jakieś bloki i tam możemy sobie zrobić zdjęcia, więc postaram się tam być naj... Jak się wychodzi wcześniej, no widzisz, może być z tym problem, jeśli chciałbyś wyjść wcześniej i zrobić sobie zdjęcie, no. No niestety, taki mamy też ten plan i nie z każdym, nie do każdego możemy się tutaj podpasować, prawda? No ale jak najczęściej będę starać się był na ściankach. Lecimy z kolejnym pytaniem, czy... Tak, moi drodzy, czas na zdjęcia będzie właśnie po evencie, czyli na sam koniec, dobrze? A, widzicie, no. Okej. Okay. Proszę, kolejne pytanie. Od jak długo grasz w Minecrafta? Jak długo gram w Minecrafta? Oj, to naprawdę bardzo ciężko na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że 7,5 roku, 8 lat, coś takiego. No, kiedy Minecraft rzeczywiście wchodził do Polski, wtedy już zacząłem w niego grać. No i takie zrządzenie losu, że tak naprawdę również Minecrafta poznałem poprzez YouTube'a, więc myślę, że było to jakoś na początku roku, no pod koniec roku 2010 może, ale... Nie wiem, no naprawdę nie pamiętam. Okej, okay, uwaga. Grasz w jakieś inne gry oprócz Minecrafta? Możesz głośniej albo powtórzyć? Czy grasz w jakieś inne gry oprócz Minecrafta? Gram w Subnautica na kanale Roxplay, jest to mój drugi kanał gamingowy. A w Simsy też tam pykałem. Na telefonie gram w Clash Royale na przykład. Oj, chyba muszę nagrać odcinek z Clash Royale, bo widzę zainteresowanie spore. No. Słuchajcie, spokojnie, przechodzimy do kolejnego pytania. Okay, kolejne pytanie, uwaga, proszę bardzo. No, jak pytaj. Ty zrobiłeś, że zostałeś takim fajnym youtuberem? O, dziękuję ci bardzo, że nazwałeś mnie fajnym youtuberem. To bardzo miłe. Słuchajcie, no to wy to sprawiliście. Nie wiem, jak to się stało tak naprawdę. No 7 lat tutaj też robi swoje. Rozwijałem się przez ten długi czas. Starałem się, aby filmy były coraz ciekawsze. Nie wiem, szczerze mówiąc, no przepis na sukces taki bycia youtuberem. Myślę, że trzeba lubić to. Trzeba robić to, co się lubi i wtedy tak naprawdę to wszystko gładko idzie, bo jeśli jest inaczej, to po prostu widać. Nie wiem. Dzięki za odpowiedź. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Jak zrobiłeś latającą wyspę? Jak zrobiłem latającą wyspę? A gdzie dokładnie, możesz powiedzieć? W Minecraft na krawędzi. Minecraft na krawędzi, gdzie zrobiłem latającą wyspę. To jest, tak, ja wygenerowałem tę mapę po prostu za pomocą pewnego seeda. Są tam pewne ustawienia gry, które na to pozwalają, a mapę możesz pobrać z minecraftmapy.pl. No, więc musisz sprawdzić. Minecraft na krawędzi, mapa wpisz ogólnie i będziesz mógł ją pobrać. Hmm? Jest też poradnik do tego. Tak? Czy masz i polecasz jakieś poradniki do Minecraft?
Przepraszam, tutaj miałem... Czy masz i czy polecasz jakieś poradniki do Minecraft? Jakieś poradniki, książki? Wiesz co? Są książki ogólnie wydawnictwa Egmont o Minecrafcie, bardzo fajne, nawet miałem też jeden filmik z nimi. No i są to poradniki do Czerwonego Proszku, do Survivalu, różne, cała opowieść tak naprawdę o grze. Myślę, że jest to fajne, jeśli mamy przed sobą książkę i możemy z tej książki dedukować sobie, jak grać w grę. Naprawdę jest to fajna opcja. Na pewno znajdziesz w sklepach typu Empik, powiedzmy. A poradniki takie na YouTube w filmach, to szczerze mówiąc chyba czegoś takiego nie ma. Nawet zastanawiałem się, czy czegoś takiego nie zrobić dla początkujących nowych graczy. Myślę, że to byłaby też fajna opcja. To co? Lecimy dalej. Lecimy z kolejnym pytaniem. Czy będziesz nagrywał Robloxa i Fortnite'a? I w Roblocie będziesz nagrywał Żywito? Aha. Wiesz co, nie planuję nagrywać Robloxa, szczerze mówiąc. Minecraft aktualnie mi naprawdę wystarcza. Jeśli chodzi o Fortnite, to może być na przykład 1-2 odcinki na Roxplay, ale ja nie grałem w tę grę, więc po prostu nie wiem. Musiałbym najpierw z nią zagrać, żeby się przekonać do niej. No, może będzie? Dobrze, słuchajcie. Mogę obiecać, że sprawdzę dla was specjalnie Robloxa i Fortnite'a, ok? Sprawdzę, jak mi się w to gra. No. Postaram się nagrać z Vito. Myślę, mamy kontakt, więc postaramy się coś sklecić. No, napiszę do niego. Będziesz jeszcze nagrywać Mea? O, Mea, to jest taka legendarna seria na moim kanale. To była pierwsza moja seria ogólnie na kanale, którą nagrywałem później przez 2 lata i nie pojawiało się nic innego, tylko Mea. A szczerze mówiąc, nie wiem. Mea charakteryzuje się tym, Minecraft Extreme Adventures, że budowałem tam ogromne projekty. I te projekty często budowałem przez 2 tygodnie na przykład, siedząc przy komputerze i dopiero po 2 tygodniach pojawia się odcinek. No i problem polega na tym, że ja nie mam tyle czasu już co kiedyś, żeby takie budowle realizować, więc na filmie wstępnym mogliście nawet widzieć te budowle na końcu, to były filmy właśnie z tej serii. No i to było wszystko budowane na survivalu, czyli musiałem zdobyć te bloki, wykopać dziurę. Pamiętam, że kopałem 3 tygodnie jedną dziurę kiedyś, taką ogromną kopułem, więc chyba to jest jednak przesada na dzisiejsze moje możliwości, no ale zobaczymy, no. Może, raczej wątpię. To jeśli można, ja mam 2 pytania. Tak. Po pierwsze, czy planujesz w najbliższym czasie jakiś wspólny projekt z Angularem? A drugie pytanie, czy planujesz jakąś swoją własną publikację, jakąś książkę, coś pisanego? Książkę, coś pisanego. Najpierw odpowiem na pytanie z Angularem. Ogólnie jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, myślę, bo już nieraz spotkaliśmy się również osobiście, chociaż on mieszka bardzo daleko. Jeśli chodzi o wspólny projekt z Angularem, będzie to projekt na kanale Roxplay, czyli z inną grą niż Minecraft. Będziemy chcieli wypróbować swoje siły na grze pod tytułem Garry's Mod. Aktualnie nic z Minecrafta. A jeśli chodzi o swoją publikację, szczerze mówiąc, myślałem o tym, ale nie jakoś mocno, nigdy się na tym dość mocno nie interesowałem. Zawsze chciałem napisać jakąś opowieść przygodową na przykład, która dzieje się w uniwersum Minecrafta. To byłoby fantastyczne, gdyby na przykład była jakaś opowieść, że postać nagle schodzi pod, powiedzmy, barierę Bedrocka i odkrywa tam jakiś nowy świat, ma drugiego przyjaciela na przykład gdzieś tam na powierzchni i tak dalej. I cała historia się fajnie toczy, no. Ja teraz wam to tak troszeczkę zaspoilerowałem, więc nie mówcie, to jest tajemnica, nie? Okej, cichutko. Ale może by coś z tego fajnego też wyszło. Jeśli chodzi, no nie wiem, myślę, że tyle chyba wystarczy, bo już wyczerpałem temat. Ile zajmuje ci jeden odcinek czasu nagrywania? A to jest dość trudne pytanie, ponieważ nie każdy odcinek jest taki sam. Jeden odcinek może mi zająć nawet, jeśli chodzi o nagrywanie, czy o montaż też. Z montażem, ze wszystkim. Możesz odpowiedzieć? Montaż czy samo nagrywanie, czy cały zestaw, jak myślisz? Samo nagrywanie zajmuje mi około, no tyle, ile trwa odcinek, prawda? A cały montaż, mapa przygodowa, taka 30-minutowa, to jest 3-4 godziny pracy. A jeśli są to większe projekty, no to może to nawet potrwać kilka dni. Nie? Ja mam 3 pytania. Tak? Jak powstał twój skin?
A, mój skin. No mój skin powstał w taki sposób, że no cóż, były skiny dostępne w internecie ogólnie do Minecrafta, więc pobrałem takiego skina, którego teraz widzicie i ja go sobie troszeczkę przerobiłem na swój sposób, więc tam były jakieś, tutaj miał jakąś zbroję zakładaną, ten mój skin teraz wygląda trochę inaczej, połowy kasku nie miał, tylko jakiś taki cyborg był, więc sam go przerobiłem i wyszedł z tego taki, jaki jest teraz. A mówił, powiedziałeś, że pochodzisz z Kalisza. Tak. A studiujesz w jakim mieście, że tak najczęściej można cię spotkać, bo wydaje mi się, znaczy chciałam dopytać, czy dojeżdżasz do tego miasta i na co dzień mieszkasz w Kaliszu, a na przykład studiujesz w innym mieście, czy mieszkasz i studiujesz w jednym? Studiuję zaocznie, w weekendy, co dwa tygodnie. Przeważnie mam zjazdy, ale też również często co tydzień, więc weekendami mnie nie ma po prostu w mieszkaniu, ale ogólnie mieszkam we Wrocławiu. Cały czas mieszkam we Wrocławiu. Co jeszcze tam mógłbym o tym powiedzieć? Cały czas mieszkam we Wrocławiu, dojeżdżam sobie tylko do uczelni. Tutaj do Warszawy to była 4 godziny drogi od rana do was tutaj. No i myślę, że zostanę we Wrocławiu, ponieważ przymierzam się do tego, żeby zostać rzeczywiście w tym mieście. Bardzo mi się podoba. Ja mam pytanie, czy na przykład planujesz jakieś nowe serie? Nowe serie? Tak, planuję kilka nowych serii i nie będą to ani serie fabularne, ani survival. Jedna z takich serii, którą mogę ci zdradzić, to jest rozmowa z mobami w takim jakby talk show, czyli w takim studio nagraniowym, gdzie sam będę udawał na przykład dźwięki, powiedzmy, różnych potworów, będzie prowadzący i będę rozmawiać z potworami. Brzmi to troszeczkę abstrakcyjnie, ale dajcie mi czas, będzie to naprawdę fajnie wyglądać i myślę, że będziecie zainteresowani. Ja przede wszystkim czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Czy coś jeszcze będzie innego? Są pomysły, skąd, ale nie chcę wam zdradzić. Pomysły? Skąd ma pomysły? No tak naprawdę z dużej miery również od was. No bo kurczę, piszecie mi komentarze, wiadomości prywatne, maile. Ja codziennie dostaję setki, jak nie nawet tysiące tych wszystkich komentarzy, maili od was, wiadomości. Budujecie również mapy, które wkładacie na minecraftmapy.pl. No i mogę grać w te mapy, więc tak naprawdę bardzo dużo pomysłów mam od was. A resztę, no cóż, no tak naprawdę z głowy po prostu siedzę i myślę i coś ciekawego mi wpadnie do głowy. Dobrze, moi drodzy, ostatnie pytanie, dobrze? A czy grasz na konsoli? Na konsoli? Gram na Xboxie Minecrafta, ale dopiero uczę się grać. Na Xbox jest Xbox teraz nowy, ten jaki on jest? One X. One X, tak nie? One S, mam One S'a, dokładnie. I ja ogólnie w Minecrafta za wiele nie grałem na konsoli, więc teraz się dopiero uczę obsługiwać padem. No ale ten film z Xboxem ogólnie będzie na kanale już bardzo niedługo. Myślę, że w przyszłym tygodniu, na początku tego tygodnia pojawi się filmik z Xboxem i będę grał, uwaga, ze swoją dziewczyną. Więc to będzie ciekawe, ponieważ ona nigdy w Minecrafta za bardzo nie grała. To będzie wyzwanie. Okej, dziękujemy za wszystkie pytania. Teraz zapraszamy na 5 minut przerwy, na 5 minut spotu od naszych sponsorów. Absolute Cinema Experience. 4DX. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i dla tych, którzy śmiało idą pod wiatr. Dla tych, którzy mają swój styl i dla tych, którzy lubią jak wszyscy. Dedykowany graczom komputer Computronic Intel Extreme Masters z super szybkim dyskiem SSD, najnowszym procesorem 8 generacji Intel Core i5 oraz bardzo wydajną kartą graficzną GTX 1060. Computronic, mamy to! Siema wariaci, dziś na moim kanale test trymera do usług. Ale przejście! Dzień dobry. Fafik, idziemy. On jest nieszczepiony. Oszkał mi się.
ogoliło. Wstrząśnij internetem. W pluszu gimbal ze stabilizacją obrazu lub Huawei P9 Lite za 1 zł na start i full abonament z YouTube'em za 25 zł. Oferta godna YouTubera. A dziś wielki test kominiarek. Xbox One S. Wejdź do gry. Uruchom wyobraźnię. Przeżywaj wspaniałe przygody. Ciesz się technologią HDR w grach. Oglądaj filmy w rozdzielczości 4K i daj się wciągnąć do świata zabawy. Xbox One S. Twoje domowe centrum rozrywki. Kolejną część quizu, więc kolejne osoby będą miały szansę na wygraną. Zobaczymy, czy wam się uda, no i jakie pytania będą tym razem. Słuchajcie, w takim razie, czy możemy startować? Startujemy? Lecimy, uwaga. Pierwsze pytanie. Która firma stworzyła Minecrafta? Czy jest to Ubisoft, Mojang, proszę bardzo, czy może Game Studios? Co to, kto to może być? Mojang. Tutaj padła odpowiedź Mojang. I czy jest to dobra odpowiedź, jak myślicie? No jasne, że tak. Mojang. Mojang. Dobrze. Dobrze, w takim razie lecimy z kolejnym pytaniem. Uwaga, co to będzie za pytanie? No, teraz chyba trochę trudniejsze pytania. W którym roku została opublikowana pierwsza wersja Minecrafta, upubliczniona? Czy to jest rok 2000, 2004, czy 2009? Odpowiedź B. Odpowiedź B. 2004? Jesteś pewien? No niestety, jest to zła odpowiedź, słuchaj, nie udało się tym razem. Minecraft jest troszeczkę młodszy chyba. Jest to rok 2009. A, 2009. Dobra. Dobrze, to przechodzimy do następnego pytania. Tak, lecimy do następnego pytania. Jeśli ktoś nawet źle odpowiedział, to dostanie również nagrodę pocieszenia, więc to jest też ważne. Dobra, jak nazywa się mod, który dodaje ponad 60 nowych mobów? Czy jest to Optifine? Czy jest to Bear With Me? Czy jest to More Creatures? Co to może być? No? Bear With Me? Beer? More Creatures? No? More Creatures? Tak myślicie? O, tak cicho coś. Co, nie żyjecie już? Tak? Łe tam. More Creatures, pewnie, że tak. Dobra. Okej, okay, kolejne pytanie i tym razem będzie to, uwaga, od której wersji występują strażnicy? 1.6, 1.7 czy 1.8? Wiecie, strażnicy, te guardiany takie, nie? 1.8. 1.8. No i oczywiście to jest dobra odpowiedź. Gratuluję, super. Dobra, okej, okay, no to mamy teraz kolejne pytanie i tym razem, jaki blok ma największą odporność na wybuchy? No ciekawe, tych odpowiedzi jestem rzeczywiście ciekaw. No? Skała macierzysta, bariera, obsydian. Obsydian. Obsydian, co myślicie? No niestety, kurczę, szkoda. Niestety nie jest to obsydian. No ale może spróbujemy dać jeszcze komuś szansę, co? Co to może być? Bedrock? No niestety. Uwaga. A. Nie, nie jest to skała macierzysta. Teraz wam dam ciekawą tutaj anegdotkę. Otóż
Bariera, słuchajcie. Bariera jest najmocniejszym skałem. Dlaczego? Obsydian ma 6000 punktów wytrzymałości, skała macierzysta 18 milionów, a wiecie ile ma bariera? 18 milionów 3. No, czyli jest najmocniejsza. Dobra, no niestety nikomu się to nie udało, ale to chyba było najtrudniejsze pytanie. A widzisz, no to dobra. Ile pochodni stworzymy z patyka i węgla? Okay, tam dobra. Jest osoba, która wybiera. Cztery. No, cztery, cztery, dwa, jeden. No myślę, że bez problemu. Oczywiście są to cztery, więc pięknie, idealna odpowiedź. A my lecimy, słuchajcie, do kolejnego pytania. I teraz muszę sobie tylko tutaj coś sprawdzić. Uwaga, aby stworzyć obraz potrzebuję 8 patyków i czego? Tabliczki, skóry, wełny? Co to może być? Skóry. Skóry? Dobrze, no to jest oczywiście... Nie. Mm-mm. Nie, no co ty? Jak? Kurczę, to, przepraszam, zamyśliłem się. Kto ma inną odpowiedź? To nie tabliczki. Jest skóra. Nie, no obraz. Wełna. Wełna, słuchajcie, wełna, no. No jasne, że wełna, proszę bardzo. No jest to wełna, no niestety nikomu się nie udało, no. Dobra, słuchajcie, mamy kolejne pytanie. Co pokazuje kompas w Minecrafcie? Mamy kierunek północy, miejsce spawnu czy łóżko? Miejsce spawnu. Miejsce spawnu? Pyk. Miejsce spawnu. Dobrze, to jest dobra odpowiedź. Super. Dobra, okej, to co, lecimy z kolejnym pytaniem. Jaki kolor włosów mają wieśniacy? Brązowe? Blond? Nie mają włosów. Czy oni mają włosy? Mają jakieś Nie mają posąd? Włosów. Kurczę, nie mają. Dobrze, to dobra odpowiedź. Oczywiście, że nie mają włosy. Są łysi. No, niektórzy nawet łysole nazywają ich, tak. Okej, czyli nie mają włosów. No i co? Mamy kolejne teraz pytanko. I co to będzie? Gdzie w wiosce znajdziemy skrzynię z rzeczami? W bibliotece? Na dnie studni? W domu kowala? Oj, chyba wszyscy wiedzą. W domu kowala. W domu kowala, jasne, że tak. To jest dobra odpowiedź. Proszę bardzo. Super, dobra. No dobrze, w takim razie mamy kolejne pytanie. I uwaga. A, teraz już kolejne. A, teraz już ostatnie, słuchajcie. No niestety, to było ostatnie pytanie. No. No, ale czy będzie jeszcze jeden quiz później? Będzie jeszcze jeden quiz. Będzie jeszcze jeden quiz, więc będziecie mieli szansę, słuchajcie, wygrać. Spokojnie. Tak. A teraz zapraszam was na chwilę rozmowy z Roxem o jego ulubionych modach. O jego ulubionych modyfikacjach. Czy w ogóle wiecie, co to jest mod? A teraz nie możecie, tak? Słuchajcie. Wiecie? Teraz jest wydarzenie. Słuchajcie, wracajcie, później porozmawiamy. Tak? Dobra? To jest taki dodatek do gry, który nam dodaje jakieś nowe rzeczy, nowe zachowania mobów, rozwija nam troszeczkę grę. Te mody są, powstają przeważnie dzięki społeczności, dlatego też powstało ich tak wiele, ponieważ społeczność Minecrafta, jak już mówiliśmy wcześniej, jest naprawdę ogromna. No dobrze, mam przedstawić wam swoje ulubione mody. Jeszcze jedna prośba taka do was, proszę nie wchodźcie tutaj też na scenę, ponieważ wydarzenie cały czas trwa. Jak będzie jakaś przerwa, to po prostu to zapowiemy. Słuchajcie, moje ulubione modyfikacje i pewnie nie będziecie zaskoczeni, jak powiem wam, że moją ulubioną modyfikacją, jedną z ulubionych modyfikacji jest Optifine. Dlaczego? Ponieważ każdy z niej korzysta, dokładnie tak. Poza tym pozwala nam na zainstalowanie ciekawych shaderów. Optifine ogólnie usprawnia naszą rozgrywkę. Podejrzewam, że wiecie, czym jest Optifine. Pozwala zmienić ustawienia, których nie możemy ogólnie zmienić w Minecrafcie. No i Optifine przeważnie towarzyszy nam przy troszeczkę słabszych komputerach, prawda? O, tutaj mamy zmianę grupy teraz. Proszę bardzo, więc pamiętajcie do komputerów. Więc jedną z takich właśnie opcji byłby właśnie Optifine. Jaka będzie kolejna modyfikacja? Słuchajcie, wybrałem tutaj 5. Zobaczymy, co wy na to powiecie. Później zrobimy sobie głosowanie, która modyfikacja będzie najlepsza. Tu widzicie dokładnie, tutaj dobrze. Widzicie kolejną modyfikację. To jest Lucky Block oczywiście. No słuchajcie, nie widzieliście za dużo odcinków u mnie na kanale z Lucky Blockami. Kilka się pojawiło, jednak uwielbiam grać w Lucky Blocki i to nagrywałem z youtuberami Lucky Blocki. Graliśmy również na wspólnych serwerach, gdzie te Lucky Blocki były. No i jak zapewne wiecie, Lucky Blocki to są bloczki, po których zniszczeniu wypadają nam przeróżne rzeczy. Czyli mogą być to rzeczy jakieś ciekawe, pozytywne, albo na przykład mogą być to jakieś potwory, które wyskoczą na przykład z takiego bloka i nas zabiją. Albo na przykład 5 diamentowych mieczy, powiedzmy. Dokładnie, więc jest to losowe. No i ta modyfikacja jest naprawdę fantastyczna. Bardzo ją lubię i przede wszystkim jest niezwykle popularna wśród graczy. Okej, myślę, że możemy przejść do kolejnego moda.
No dobra, co to jest? Co to jest za modyfikacja? To jest akurat jakiś tekst po angielsku, biomas, ale ogólnie mam na myśli modyfikację Biome Bundle, którą już wam prezentowałem. No i ta modyfikacja dodaje do naszej gry ponad 400 nowych biomów. No i możemy powiedzieć, że jest ta modyfikacja podobna do Biome Bundle, do jeszcze jedna była Biome So Plenty. Biome So Plenty była modyfikacja, jednak Biomes Bundle dodaje nam znacznie więcej tych biomów. No i plusem jest jeszcze to, że występują w niej wszystkie bloki, te, które znajdują się w Minecrafcie bez modyfikacji. Czyli nie musimy poznawać jakichś nowych surowców, bloków i tak dalej, więc nasz Minecraft wygląda naprawdę fantastycznie z takimi ładnymi widokami nowych biomów. Dobra, możemy przejść chyba dalej. Okej. I tutaj mamy Doggy Style. Nagrywałem te modyfikacje z psami. Nie wiem, czy ktoś oglądał? No. Ha. Słuchajcie, ta modyfikacja jest o tyle fajna, że dodaje nam do gry masę psów. I to przeróżnych psów. Czy to będzie owczarek, czy jamnik, czy nie wiem, jaki psy jest? Dalmatyńczyk. Macie jeszcze jakieś psy do zaproponowania? Pies pasterski też jest. No właśnie, więc w tej modyfikacji, słuchajcie, mamy chyba z 40 albo 50 psów, nie wiem, coś takiego chyba. Ale tymi psami możemy się opiekować, ogólnie możemy na przykład miskę wody im napełnić. No jest to naprawdę świetna sprawa. Świetna zabawa, możecie obejrzeć filmik na moim kanale, ale sobie reklamę zrobiłem. Dobra, lecimy dalej. Koniec. Koniec. Opowiedzieliśmy o wszystkich, było 5, chwileczkę. Tak. Jeszcze jedna. Jeszcze Block jedna była. Armors. To chyba wiem, o którą chodzi. Słuchajcie, może jej tutaj nie ma na wyświetlaczu, ale wam o niej opowiem. Modyfikacja nazywa się Blocky Armor Mod. Czy ktoś kojarzy to? Tak? Dobra, to co to jest? Właśnie, 150 nowych zbroi do Minecraft dodaje ta modyfikacja. Właśnie, tych zbroi jest naprawdę od groma. No i jak na razie mamy mało zbroi w Minecrafcie, to z taką modyfikacją Blocky Armor Mode możemy mieć ich 150. Na przykład możemy mieć zbroję z piecyków, że od razu nam wypada po prostu przetopiony surowiec. Fantastyczną sprawą możecie zobaczyć na kanale również odcinek. No i przeważnie wybrałem te modyfikacje, które nagrywałem, ponieważ je znam, no i w nie grałem. Więc to tyle z mojej strony. Super. Ja jeszcze tak dodatkowo miałbym do ciebie takie pytanie. Jeżeli mógłbyś stworzyć własną modyfikację, to będzie, uwaga, trudne pytanie. Jeżeli mógłbyś stworzyć własną modyfikację, to co ona by dodawała? No to jest trudne pytanie. Masz jakiś pomysł? Dlaczego to jest trudne pytanie? Ponieważ modyfikacji w grze mamy już od groma, prawda? Mamy ich dziesiątki tysięcy. Co jeszcze można tutaj wymyślić? Myślę, że stworzyłbym modyfikację, która dodaje na przykład nowe surowce w kresie. Kres to jest taki nowy wymiar, ja tutaj przeważnie kieruję to do starszej widowni, w którym nie ma surowców w odróżnieniu do innych światów. No i moglibyśmy na przykład wykopywać jakieś surowce typu, nie wiem, ender coś tam. No i mielibyśmy z tego jakieś... Tak, no nie wiem, nie ma pomysłu teraz. Na przykład, ale byłoby bardzo mało tych surowców i z niego powstawałyby jakieś potężne na przykład narzędzia, ale magiczne, żeby miały jakieś swoje moce, no bo cały kres jest taki troszeczkę magiczny, prawda? No. Ale jeszcze tylko mogę wspomnieć, miałem okazję zrobić swoją modyfikację i tak naprawdę mam dwie modyfikacje swoje. Są to modyfikacje z MCI, takiej serii, którą stworzyłem z widzami, gdzie to widzowie mogli proponować swoje pomysły na przedmioty. No i jest modyfikacja, która dodaje 10 nowych łuków do gry i 10 nowych mieczy i one mają takie fajne moce, ciekawe, więc też można to znaleźć na moim kanale. Świetnie, bo dzisiaj będziemy mieli właśnie okazję, będziecie mogli obserwować, kiedy ja spróbuję stworzyć w bardzo przystępnym programie moda do Minecrafta, który doda nam miecz, dzięki któremu będziemy mogli w ziemię strzelać piorunami i zmieniać pogodę w Minecrafcie. Także... No to będzie interesujące. Ale to za momencik. Jeszcze chciałbym o jedną rzecz zapytać. Czy, jak sądzisz, dlaczego do Minecrafta powstaje aż tyle modyfikacji? Dlaczego modyfikacje w Minecrafcie są takie popularne? Dlaczego modyfikacje w Minecrafcie są takie popularne? Bo
No cóż, jakby to powiedzieć, Minecraft oferuje nam otwarty świat, tak? I rzeczywiście mamy też kilka ograniczeń. Twórcy nie są w stanie zrobić wszystkiego. No dla przykładu chociażby 150 zbroi do gry. Jeśli czegoś komuś brakuje, a taka osoba potrafi na przykład programować, jest rzeczywiście kreatywna, no to może zaprogramować swoje rozwiązanie, a również podzielić się tym z innymi graczami, ponieważ łatwość instalowania modyfikacji do Minecrafta jest naprawdę bardzo łatwa jest, że tak powiem. No i przede wszystkim mamy również narzędzia do tego. Tak jak wspomniałeś, dzisiaj będziesz tworzył modyfikacje. Tutaj młoda widownia dowie się, jak takie modyfikacje tworzyć. Wy dowiecie się, jak takie modyfikacje tworzyć. I być może będę mógł na przykład nagrać waszą modyfikację. Co? Niedługo? Więc słuchajcie, no tak jak mówię, są ku temu możliwości. Mamy ogromną społeczność Minecrafta. Dlatego jest tyle modyfikacji. Wielkie dzięki. Teraz mam do was pytanie. Czy komuś z was udało się kiedyś zrobić jakiegoś moda do Minecrafta? Tak. Tak? Już coś robiliście? Czy znacie taki program jak mCreator? Tak. Ekstra. To świetnie. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, jak ciekawe rzeczy można w tym zrobić. Także ja zaraz siadam do komputera i poproszę mCreatora na ekran. O, świetnie. Moi drodzy, mamy mCreatora już tutaj na ekranie. I to, co teraz sobie zrobimy, to zrobimy sobie mieczyk, tak jak powiedziałem, miecz, który będzie uderzał piorunami, kiedy klikniemy prawym przyciskiem myszy w jakiś blok, to uderzy piorun dokładnie w ten blok. Także... Jeżeli, no to walnie piorun w nas, tak? Walniemy sobie piorunem pod nogi. Okej, moi drodzy, zaczniemy od tego, że stworzymy sobie teksturkę naszego miecza. Dobrze? Stworzymy sobie teksturę 16x16, minecraftową teksturę naszego mieczyka. Jako, że to będzie taki miecz elektryczny, to na środeczku zrobimy sobie taki na szybko żółty pasek. Okej, musimy włączyć sobie mazak. Okej, zmienimy troszeczkę kolorek, żeby było urozmaicone. Jeszcze ciemniejszy jakiś. Okej, troszeczkę mi się tutaj popsuło i zaraz w naszej modyfikacji będziemy mieli już teksturkę. Na razie tak, na razie może troszeczkę wyglądać jak miecz świetlny, ale zaraz jeszcze zrobimy rączkę. Na przykład taką, żeby troszeczkę się nam ten mieczyk wyróżniał. Ja to robię na szybko. I mamy stworzoną naszą teksturkę, teraz ją zapiszemy. To jest teksturka przedmiotu. Nazwiemy go miecz. Miecz, okej. Mamy już ją zapisaną. Teraz przejdziemy do faktycznego już tworzenia tego miecza. Musimy wrócić do workspace. I dodajemy sobie nowy element do naszego moda. W naszym modzie może być kilka elementów. Możemy mieć mieczyk, możemy stworzyć sobie nowe bloki, nowe surowce, nowe zbroje. Naprawdę masę mamy tutaj możliwości. Nazwijmy go po prostu może miecz. To jeszcze nie jest nazwa, która będzie w Minecrafcie. To jest tylko nazwa elementu moda. I wybieramy, że to jest narzędzie. Teraz wybierzemy sobie teksturkę naszego miecza, ona tutaj jest, ta teksturka, którą przed chwilą stworzyliśmy razem. Przechodzimy dalej i tutaj dopiero pojawia nam się nazwa tego miecza w Minecrafcie. Czyli tutaj będziemy musieli wpisać nazwę miecza w Minecrafcie. Możemy nazwać... Piorunowy miecz, dobrze, niech będzie. Okej.
Teraz tak. Mamy tutaj kilka rzeczy do wybrania. Musimy po pierwsze wybrać, czy to jest kilo, czy to jest sikiera, czy to miecz, łopata. Więc wybieramy tutaj, że to jest mieczyk. Kiedy już wybraliśmy, możemy wybrać, jaki jest poziom tego narzędzia. I to nam się bardziej przydaje do takich narzędzi jak kilo, jak sikiera, bo to jest po prostu poziom, od jakie bloki te nasze narzędzie może wykopywać. Czy to jest coś w stylu kilofa drewnianego, czy to jest kilof bardziej jak kamienny, to możemy zmienić tym tutaj poziomem. W naszym przypadku to jest miecz, dlatego nie musimy tutaj nic zmieniać. Możemy zmienić natomiast obrażenia, które zadaje mobom. Ile powinniśmy tutaj mieć? 1000. Weźmy na razie 1000. Zobaczymy, jak będzie działał. Dalej mamy ilość użyć. 1000 to nawet za dużo. Zobaczcie. Zaraz zobaczymy. Troszeczkę za dużo. Dajmy 100. Ok. W tym wypadku akurat musimy się niestety zatrzymać na 100. Ilość użyć. No, możemy sobie zwiększyć właśnie do 1000. Tak, możemy tutaj zwiększyć. Można właśnie sprawdzać sobie tym, czy da się wpisać coś wyżej, klikając po prostu strzałki do góry lub w dół. No, jak widzicie, nie da się tutaj ustawić wyżej niż 100. Dobra, przechodzimy dalej. I tu pojawia się największa magia. To są eventy, czyli zdarzenia, które powodują jakieś akcje. Zobaczcie. Kiedy kliknę prawym przyciskiem myszy na blok, to muszę wybrać, co się ma stać. Okej, no to wybierzmy. Zobaczcie, co tu mamy. Może usunąć ten blok, kiedy kliknę prawym przyciskiem myszy na jakiś blok. Może dodać tam w tym miejscu blok. Może usunąć ten blok, ale jednocześnie go niszcząc, czyli tak, żeby on coś wyrzucił. Może na przykład wystrzelić wtedy strzałę. A my chcieliśmy chyba, żeby uderzył piorunem. OK, to dodamy sobie uderzenie pioruna. Wtedy, kiedy klikniemy prawym przyciskiem na blok, uderzy nam w niego piorun. No dobra, zaraz to przetestujemy, ale jeszcze musimy dodać drugi efekt. Kiedy klikniemy w powietrze prawym przyciskiem myszy, to chcemy, żeby zmieniło nam pogodę. No zaraz będziecie mogli wybrać, który z tych efektów wydaje wam się, że zmieni nam pogodę. Jak myślicie, który? Crafting, otwieranie craftingu, spawnowanie czegoś, coś tu może jest? No, spawnowanie czegoś, to też możemy to zrobić, ale chcieliśmy, żeby zmieniał pogodę. Zobaczcie, to jest komenda, która w Minecrafcie, co robi? To, co jest tutaj zaznaczone, zobaczcie. To jest komenda Minecraftowa właśnie do zmieniania pogody. Przełączanie opadów. OK, dodamy sobie to i teraz przejdziemy do craftingu. Z czego możemy robić, sobie miecz piorunowy? Z blaze rodów. O, świetny pomysł. Super. Dobra, no to z patyka, tak, jak typowy miecz, możemy sobie wybrać patyk, świetnie. I dwa blaze rody. Lawę. Wydaje mi się, że lepsze do tego będą właśnie pałeczki blaze'a. Dobra. Mamy jedną i mamy drugą. Świetnie. OK, i mamy nasz crafting. Przechodzimy dalej i zobaczcie, już teraz w tym momencie kompiluje się nasz mod. Przejdziemy teraz do Minecrafta, gdzie już tego moda wyeksportowałem, troszeczkę ulepszonego, bo dodałem coś, co powoduje, że mamy animowaną teksturkę. Zaraz to zobaczycie. Tak, czyli przychodzę do Minecrafta. Wchodzimy sobie na świat, który już stworzyłem. I zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Widzicie? Stworzyłem sobie animowaną teksturkę. Przez to, przez ten miecz przechodzą tak jakby iskierki. Takie. OK, już zaraz zobaczymy. Nie na creeperze. Dobra, wybieramy sobie jakiego moba. Zombie będzie chyba najprostszy. Weźmiemy też creepera i endermana. Dobra. Schodzimy sobie na dół. Kto pierwszy? Zobaczymy, kto...
O, mamy peaceful. Już zmienię. Okej. Okay. Zombie, creeper i enderman. Który z nich ma najwięcej serduszek? Próbujemy go pierwszego. O, no już go nie ma. Chyba, że to tam sobie chodzi. No, ale zobaczmy coś ciekawszego, zobaczcie. Prawy przycisk myszy może na blok pod creeperem, co wy na to? Dobra. Tak? Tak będzie? Zobaczcie, co się stało. Creeper jest naładowany. Co się wtedy dzieje z creeperem, kiedy jest naładowany? Tak, mocniej wybucha. Sprawdzimy, jak mocno wybucha. O. No, creepera nam niestety zabił na jedno uderzenie. Okej. Okay. Przejdziemy sobie znowu na kreatywny. Zespawnujemy jeszcze troszeczkę mobów i zaraz zobaczymy ostatnią. A, Enderman niestety już się z nami nie chce kolegować, bo zaczął padać deszcz. Ale co możemy zrobić, jeżeli pada deszcz? Dzięki naszemu mieczykowi możemy zmienić pogodę. A spróbujmy to zrobić. Prawy przycisk myszy. Poczekajmy chwilę. I zobaczcie, deszcz przestał padać. Także teraz możemy bez problemu zespawnić Endermana i spróbujemy go pociachać naszym mieczykiem. Okej, okay. Także jak widzieliście, prawy przycisk myszy na blok i... wolałbym nie. I prawy przycisk w powietrze, który nam zmienia pogodę. Zobaczcie, raz, dwa. Okej. Okay. To by było na tyle z tego moda, którego na szybko bardzo stworzyliśmy, ale widzieliście, że nie było to wcale trudne. Na kanale MindCloud, jeżeli wpiszecie sobie ogólnie mCreator na YouTubie, możecie znaleźć bardzo dużo poradników, z których możecie się uczyć, jak tworzyć modyfikacje. Do mCreatora. mCreator to jest taki programik, który możemy pobrać, zainstalować u siebie na komputerze do odpowiedniej wersji Minecrafta, tak, do odpowiedniej wersji Minecrafta i możemy go używać na swoim komputerze. Także zupełnie darmowy. Także bardzo polecam, jeżeli chcecie spróbować stworzyć własne modyfikacje. Ja już kilka takich modyfikacji nawet dostałem, naprawdę ciekawych, stworzonych przy użyciu mCreatora. Także tego wam życzę, żebyście tak samo zawsze tworzyli świetne mody. Okej, okay. Dzięki wielkie za obejrzenie tego, co miałem wam do przekazania. Teraz. Teraz. Okej. Okay. Mhm. Teraz zaraz będzie ostatni quiz. Dokładnie teraz. Okej. Okay, dobra. W takim razie poczekajcie chwileczkę. Zaczniemy ostatni quiz. Okej, dobra. Moi drodzy, zaraz zaczniemy ostatni już quiz. Każdy będzie miał szansę odpowiedzieć na minecraftowe pytania. Zasady są takie same. Ja będę podchodził, tym razem po prostu poprowadzę go sam. Ja będę do was podchodził z mikrofonem i będziecie udzielać odpowiedzi. Okej. Okay. Tak. Poproszę pierwsze pytanie. Okay. Jak widzicie, do czego służy kowadło? Kto zna odpowiedź? Świetnie, już podchodzę. Mamy odpowiedzi takie. Do kraftowania, do naprawiania przedmiotów, czy do przetapiania surowców? Proszę bardzo, proszę o odpowiedź. Do naprawiania przedmiotów. Bardzo dobrze. Albo tak, albo do nazywania. Tak samo możemy w kowadle nazywać przedmioty. Tak, bardzo, ma kilka zastosowań, ale z tych wymienionych to było to. Okej, okay, kolejne pytanie. Co robią zombie nocą w wioskach? Uwaga.
Poczekaj. Odpowiedź B. Tak, odpowiedź B, czyli szukają wieśniaków. Nie, nic nie wykradają ze skrzynek, szukają wieśniaków. Poproszę kolejne pytanie. Co teraz będzie? Czyli co trzeba dodać do niezgrabnej mikstury, aby otrzymać miksturę szybkości? To jest trudne pytanie, ale widzę już kilka rąk w górze. Już podejdę tutaj. O, uwaga. Puszczący arbuz? Niestety nie. Czy tak, będzie to cukier. Żeby otrzymać miksturę szybkości, musimy dodać cukier. Co się dzieje, kiedy w creepera uderzy piorun? To pytanie jest bardzo łatwe, bo już je widzieliście, ok? Naładuje się. Tak, naładuje się i co będzie robił wtedy? Wybuchał. Tak, wybuchał bardziej, dokładnie. Widzieliśmy to przed chwilą na materiale. Kolejne pytanie, czyli gdzie występują, najczęściej występują slajmy? O, tam z tyłu. Tutaj z tyłu już podchodzę. Proszę bardzo. Na bagnach. Tak, na bagnach, dokładnie. Bardzo często można je tam spotkać. Poproszę kolejne pytanie. Gdzie występują oceloty? Uwaga. Dobrze, ja tam podejdę z tej strony teraz. Proszę bardzo. Najczęściej w lasach takich. Jakich konkretnie? W dżunglach. W dżunglach, świetnie. Czyli w lesie tropikalnym. Bardzo dobrze. O właśnie, kolejne pytanie. Gdzie występują wilki? W jakim biomie? Czy to będzie w biomie zimowym, na pustyni, czy na bagnach? Na pustyni? No niestety nie. Niestety nie na pustyni. Najczęściej w zimowym lesie, w biomach zimowych. Poproszę kolejne pytanie. Jakiego koloru jest obroża oswojonego wilka? Tak domyślnie. Okej, okay, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Czerwona, dokładnie. Domyślnie mamy czerwoną obrożę wilka. O, kolejne pytanie. Dosyć łatwe. Jak oswoić konia? Proszę bardzo. Dać mu siano. No nie, niestety nie. Musimy na niego wsiąść. On nas najczęściej zrzuci. Mamy 100% szans na to, że nas zrzuci, a później plus 5% szans za każdym razem na oswojenie przy kolejnych wsiadaniach na niego. Proszę, kolejne pytanie, proszę. Co się stanie, gdy nazwiemy owce dżep? O. Proszę bardzo. Będzie do góry nogami. No niestety. Tak, to jest taki easter egg minecraftowy, jeżeli, tak, okej, okay. Teraz zapraszamy na, za momencik na gameplay, który przeprowadzi dla was Rox z mapki, którą sam wybrał, mapa jest na 1.12, Rox zaraz tu przyjdzie, także nie będzie zdjęć na razie, Rox zaraz tu przychodzi, będzie... Rox już idzie. Już idzie, za momencik przyjdzie i odpali mapę od widza, którą dla was zaprezentuje. O, idzie Rox. Zapraszamy. Prosimy mikrofon Roxa. Teraz będziemy... O, już mnie słychać. No dobrze, słyszałem, że mam zagrać w jakąś mapkę ogólnie w Minecrafcie. I to będzie o tyle ciekawe, że słuchajcie, spokojnie, troszeczkę ciszej. Tutaj teraz ze sceny proszę, musicie wyjść, ponieważ zasiądźcie już kolejny wygodnie. Etap. Dokładnie tak. Słuchajcie, będzie to o tyle ciekawe, że będziemy grać w mapę stworzoną przez mojego widza. I będzie to poprowadzone w formie mojego odcinka. Czyli będziecie mieli tak jakby odcinek na żywo. Więc te osoby, które rzeczywiście mnie tutaj oglądają, po prostu będą... mieli okazję zobaczyć to z troszeczkę innej perspektywy. No i zobaczymy też, jak to nam wyjdzie. Będziemy grać w mapę przygodową, więc myślę, że już możemy w sumie siadać do komputera. Proszę bardzo. No i jest to mapa. Kiedy będzie na YouTubie? No, słuchajcie, pytanie, czy ten odcinek był na YouTube w
wczoraj tak naprawdę. Wczoraj ten odcinek pojawił się na YouTube, więc możliwe, że go oglądaliście. Ale też wybrałem taką mapkę, żeby ją przejść razem z wami, żeby pokazać, jak to też wygląda. Słuchajcie, no nie mam swojego skina niestety. Jestem tutaj Alex, dziewczyną. No i mapka ogólnie jest pod tytułem Zaginiony Złoty Pociąg. Dokładnie tak. No właśnie. Czy ktoś oglądał ten odcinek? Może? Ręka do góry? O, widzicie, no to super się zdarzyło, że nie oglądaliście tego odcinka. Dobra, słuchajcie, każda mapka oczywiście zaczyna się od tego, że mamy tutaj podanego twórcy, czyli jest to pl.kirat.pl. Jest to mój widz, który stworzył tę mapę dla wszystkich tak naprawdę moich widzów, ponieważ udostępnił ją publicznie. Tutaj mamy, zobaczcie, fabułę. Mam na imię Kuba, masz 18 lat i pojechałeś z młodszą siostrą Moniką do dziadka na wakacje. Jednak w pewnej chwili odkrywasz coś niesamowitego. Więc jestem ciekaw, co takiego odkryjemy. Tutaj mamy informacje, proszę bardzo. Zawsze są jakieś informacje również od autora. Czyli jest to na przykład, zobaczcie, jest to pierwsza mapa tego twórcy, więc prosiłbym, abyś nie oceniał jej pochopnie. No i nie ocenimy jej na pewno pochopnie. Chciałbym także pozdrowić KP2848 i tutaj mamy jeszcze IKV Bus, którzy pomagali w testach budowy mapy. Mapa była budowana na polskim świecie, mój nick to pl.kirat.pl, ale możesz mi mówić Kirat, mapa nie posiada polskich znaków. No dobrze, w takim razie myślę, że powinniśmy zacząć. No i słuchajcie, jeszcze jest to o tyle ważne, że zbudowała to osoba zapewne w wieku 10-11 lat, ponieważ kontaktowałem się z tą osobą, no i raz mi powiedziała, że ma 10, raz, że 11, więc szczerze mówiąc naprawdę ciężko. No i pomagał jej jego brat. Więc zobaczymy sobie, jak takie młode osoby mogą sobie poradzić z budową takiej mapy. Słuchajcie, w takim razie wskakujemy start, pyk, no i zaczynamy naszą historię. No jesteśmy Alex niestety. Nie wiem, czy udawać głosy, bo ja ogólnie w swoich odcinkach udaję głosy różnych postaci. Ale to może komicznie wyglądać tutaj. O nie, naprawdę mam udawać głosy? Ale ja robię dziwne miny przy udawaniu głosu. Zobaczymy, no. Zobaczymy, może kogoś uda. Mogę Mary udawać, okej? Okay? Ale Mary, taką małą dziewczynkę, moją siostrę. Dobra, okej, okay, zobaczcie. W końcu poranek. To pierwszy dzień wakacji u dziadka. Jest tu miło, ale ciasno. No nic, pójdę zobaczyć, co robi dziadek. Z tego, co widzę, Monika wstała. To pewnie z dziadkiem się bawi. Tutaj oczywiście było pewnie łóżko Moniki różowe. Podejrzewam, bo dziewczyna, nasza siostra. No dobra, czyli idziemy ogólnie poszukać mojej siostry oraz dziadka. Tutaj go nie ma. Rzeczywiście ten domek jest dość ciasny. Tu jakąś szafę mamy. Zamkniętą skrzynię, więc na razie tam się nie dostaniemy. Tu jakiś strych, no i też nie możemy tam na razie pójść. Czyli autor zapewne to przewidział w taki sposób, że dopiero później będziemy mogli tam wejść. No dobra, wychodzimy na zewnątrz. No, słuchajcie, chciałbym, żeby mój dziadek rzeczywiście miał takie ładne jeziorko przed domem. Bardzo chętnie. I już widzę tam w oddali, słuchajcie, chyba moją siostrę i dziadka. Dokładnie, więc podejdziemy i zobaczymy, co oni tutaj sobie robią. Dobra, uwaga. Jest, jest dziadek. Okej. Okay. Dziadek? O, i dziadek mówi. I właśnie dlatego za komuny było lepiej. Okej, okay, no dobra. Wow, niesamowita historia, dziadku. O, cześć, Kuba. Dawno wstałeś? To jest głos naszej siostry, jakby co. No, jakąś chwilę temu. A czemu pytasz? A pobawisz się ze mną w chowanego? Proszę. No, nie daj się jej namawiać, Kuba. Pobaw się z siostrą. Dobrze, dziadku. Okej, okay, Monika, ja będę liczył, a ty się schowaj, tylko nie za daleko. Juhu! Ok, to zaczynaj. No dobra, gdzie się mogła schować? Poszukam obok i za domem. Zobaczcie, jaki wspaniały mechanizm, że ta siostra nasza gdzieś się ukryła. Autor musiał to wszystko zaprogramować, prawda, tę mapę. No i teraz naszej siostry tu nie ma, musimy ją gdzieś znaleźć. Czy to nam się ją znaleźć? Słuchajcie, no gdzieś tutaj musi być. Zaraz zobaczymy, gdzie. Podejrzewam, że gdzieś za domkiem mogła się schować. Ale jak ją zobaczycie, to po prostu krzyczcie, dobra? A ja naprawdę mogę jej nie znaleźć. Gdzie ona może być? Tutaj jej nie ma. Kurczę, gdzie ona jest? W domu, myślicie, jest? Jest tutaj! No muszę przyznać, że ja wcześniej zauważyłem od was, ale nie chciałem wam mówić, bo chciałem, żebyście krzyczeli. Zadanie wykonane, siostra znaleziona. Wow, jesteś najlepszy w chowanego! Jak ty mnie tu znalazłeś? O, słyszałem, że dziadek nas woła. Już biegnę, dziadku!
pójdę lepiej do dziadka, to może być coś ważnego. Czyli widzicie, tworzy nam się bardzo fajna historia. No i tak wyglądają właśnie moje mapy. Są to też opowieści po prostu, każdy odcinek to jedna opowieść i jakaś ciekawa, fascynująca przygoda. Ja tylko sobie, słuchajcie, zmienię tutaj ustawienia graficzne, ponieważ widzę, że tutaj jest troszeczkę inaczej to zrobione. Proszę bardzo, teraz Minecraft wygląda troszeczkę lepiej. No i musimy wrócić do dziadka. Tutaj tego dziadka już chyba nie ma, jest on w domu. Nie ma tu shaderów niestety. Shaderów niestety tutaj nie ma, więc... No, dobra. I tutaj mamy, zobaczcie, naszego dziadka i Monikę. I tak. Kuba, mój chłopcze, mam do ciebie prośbę. O co chodzi, dziadku? Muszę cię prosić, abyś wybrał się do miasta i kupił trochę jedzenia. No dobrze, a co dokładnie kupić? 3 bochenki chleba, 7 jabłek, 12 jajek i 10 ryb. Dobrze, to ja już idę do miasta. Kuba, nie zapomniałeś o czymś? Nie. A pieniądze? A racja, ale gapa ze mnie. Pieniądze są w skrzyni w szafie. Oto klucz do niej. Dziadku, opowiesz mi jakąś bajkę? Oczywiście, a więc zaczęło się to tak. Dziadek opowiada historię. Dobra, słuchajcie. Idziemy, słuchajcie, sprawdzić, czy pieniądze znajdują się w skrzyni dziadka. I rzeczywiście są to pieniądze. No i dla przykładu autor to rozwiązał tutaj w taki sposób, że pieniędzmi są tak naprawdę... to są kwiaty, tak? Tylko, że wyglądają jak pieniądze, więc po prostu są podpisane jako moneta. No fantastyczne rozwiązanie. Dobra, myślę, że możemy iść do miasta. Pytanie tylko, gdzie to miasto jest? Dobra, chyba musimy wyjść gdzieś za dom. Czekajcie. Gdzieś tutaj było przejście, pamiętam. Okej, okay. Widzicie tam jakąś przejście? Jest tutaj, proszę bardzo, i idziemy do miasta. I teraz ja już zapomniałem, co mieliśmy kupić, więc słuchajcie, musicie to pamiętać, bo ja zapomnę. 3 bochenki chleba, 7 jabłek, 12 jajek i 10 ryb. Zapamiętacie to? No, zobaczymy. Dobra, idziemy do miasta. Tutaj jest jakaś ścieżka, więc powinna ona prowadzić do miasta. Zaraz się przekonamy, czy tak rzeczywiście jest. O, dobra, kogoś tam mamy. I chyba w oddali widzimy już jakieś budynki. Dobra, Kacper. Okej. Okay. Stop, nie możesz przejść przez bramę. Co, dlaczego? Przykro mi, takie przepisy. Nie mogę dziś nikogo wpuścić do miasta. Czy my się nie znamy? Nie wydaje mi się. Jestem tutaj na wakacjach u dziadka. A twój dziadek jak się nazywa? Zbigniew Sikorski. O, pan Zbigniew Sikorski z domku nad jeziorem. Tak? Dokładnie. Dobrze, młody, zrobimy tak. Wpuszczę cię do miasta, ale musisz coś dla mnie zrobić. A co dokładnie? W połowie drogi do twojego dziadka jest jaskinia. Doszły mnie słuchy, że mała grupa ludzi zrobiła tam obóz. Chciałbym cię prosić, abyś to sprawdził. W zamian wpuszczę cię do miasta. Czyli słuchajcie, mamy sprawdzić jakąś jaskinię, żeby wejść do miasta. Okej, okay, dobra. Może być to troszeczkę niebezpieczne, tym bardziej, że mamy tylko drewniany miecz. Czemu ten strażnik sam tam sobie nie pójdzie i tego nie załatwi, tylko wysyła nas? No dobra, słuchajcie, zobaczymy. Gdzieś tutaj powinna być jaskinia. I wiecie co? Wydaje mi się, że jest tutaj gdzieś w tych gąszczach. No pewnie, że jest. Dobra. Mamy jaskinię, więc słuchajcie, mapka robi się coraz bardziej tajemnicza. Dokładnie. W swoich odcinkach na kanale dodaję również tajemniczą muzykę, na przykład w takich momentach, więc ogląda się to troszeczkę inaczej. Ale muszę przyznać, że sam siebie chciałbym zobaczyć w tym wykonaniu, kiedy tak mnie oglądacie. Co to za książka? I taką książkę teraz możemy przeczytać. Notatka numer 23. Udało nam się w końcu dotrzeć pod mury tego miasteczka. Z pewnych źródeł wiemy, że w pobliskich lasach może znajdować się legendarny złoty pociąg. Legenda głosi, że pod koniec wojny, gdy Niemcy byli przekonani, że ze swojej porażki, starali się jak najszybciej schować wszystkie skarby, które znajdowały się jeszcze w niemieckim mieście Wrocław. Pociąg miał dotrzeć do Wałbrzycha, ale nigdy do tego nie doszło. I napisał to John. Czyli jest to jakiś nieznajomy, prawda? Ma tu jeszcze jakieś notatki? O, tutaj jest jeszcze jakaś notatka numer 23. Według Michała, który rozglądał się już po lesie, pociąg znajduje się na Kordach, więc tam jak podążamy na wschód. Słuchajcie, coś ucięło tutaj. Kurczę, więc niestety nie wiemy, co tam dokładnie jest. Notatki tutaj ucięło. No ale jak widzicie, takie historie są przedstawiane w Minecrafcie i to przeróżne. Ta historia rzeczywiście może tutaj mocno zainteresować. No ale złoty pociąg to już sami wiecie, że... To jest też sama w sobie ciekawa opowieść. Dobra. O, szybko wróciłeś. Masz do mnie jakieś wieści? W jaskini jest jakiś obóz. Widziałem tam ognisko i chyba 3 śpiwory. Nie widziałem tam żadnej żywej duszy. Tutaj był. Jeszcze mówił, czy jest jakiś człowiek. Nie widziałem tam żadnej żywej duszy. No dobrze, tak jak obiecałem, możesz wejść do miasta. Brama się otworzy od razu, jak do niej podejdziesz. Bardzo ci dziękuję. Okej, okay, czyli brama się otworzy, jak do niej podejdziemy. Sprawdźmy to. Okej, okay, dobra, czyli to też jest jakoś zaprogramowane. Jakiś czujnik tutaj jest, to mnie rozumiecie? Darek, otwórz. Dobra, lecimy dalej. Mamy bardzo ładne miasto, muszę przyznać. No i zobaczcie, ile tak naprawdę to jest dzieło jednej osoby. Ja cały czas będę to powtarzać,
ponieważ to jest naprawdę niesamowite. Teraz tylko znaleźć rynek. Na rynku najpierw podejść do sprzedawca 1. Czy jest tu jakaś notatka od autora? Muszę pamiętać, aby zapytać potem dziadka o złoty pociąg. Może zna tę legendę i powie mi coś więcej. Okej, okay, no dziadka zapytamy, jak będziemy z powrotem w domu. Tymczasem, słuchajcie, idziemy zapytać się o sprzedawcy 1, czy możemy u niego kupić co? Co mieliśmy u niego kupić? 3 bochenki chleba, 10 ryb. No, i co jeszcze? 3 jabłka i 12 jajek. No to mamy zestaw, ale wy macie pamięć. 7 ryb? Dobra, okej, okay. 7 jabłek, 10 ryb, więc wszystko mamy. Słuchajcie, sprzedawca 1. Co ten o kurde, zjechałem mu tam zbroję. Dobra, muszę się go zapytać. Sprzedawca. Witaj chłopcze, nad czym się tak rozglądasz? Dziadek mnie poprosił, abym wyruszył do miasta i kupił trochę jedzenia. No dobrze, a dokładnie czego potrzebujesz? 3 bochenki chleba, 6 jabłek, 12 jajek i 10 ryb. Okej. Okay. No, sporo obiad się szykuje. Pewnie tak. Wie pan może, gdzie mogę te produkty zakupić? Jajka możesz zakupić u mnie. Ryby, jeśli dobrze pamiętam, to przy stoisku numer 4, a o chleb i jajka musisz popytać innych sprzedawców, najlepiej wszystkich. Bardzo panu dziękuję za pomoc. To ile te jajka kosztują? Mogę ci sprzedać 12 jajek za 6 monet. No dobrze, proszę o to zapłata. Bardzo dziękuję, miłego dnia życzę. Wzajemnie, więc sami widzicie. Dobra, okej. Okay. W takim razie mamy jajka, ale innych sprzedawców musimy się zapytać o resztę rzeczy. Sprzedawca numer 2. Przepraszam, czy ma pan może jabłka i lub chleb na sprzedaż? Niestety, ja teraz już głosów nie będę udawać, ponieważ troszeczkę też mi gardło wysiada po tym mówieniu, więc wybaczcie. Niestety, przed chwilą sprzedałem ostatnie jabłka, a chlebu się sprzedaje. Nie wiem, co autor miał na myśli. Przykro mi. Ach, szkoda. A wie pan, gdzie mogę dostać jabłka i chleb? Słyszałem, że w sadzie księdza jest sporo jabłek. Czyli mamy kolejne zadanie. Wybierz się do niego i możesz się go spytać. Jeśli chodzi o chleb, popytaj przy innych stoiskach. No dobrze, dziękuję. Czyli chleb możemy tutaj kupić, ale jabłek nie za bardzo. Dobra. Sprzedawca numer 3, co ty masz mi do powiedzenia? Witaj, czy ma pan chleb i jajka na sprzedaż? Niestety nie, popytaj przy innych stoiskach. No ten nie był za bardzo rozmowny. Lecimy z kolejnym sprzedawcą, proszę bardzo. Witam, chciałbym kupić ryby. No dobrze, a ile dokładnie? 10. 10 ryb to będzie 5 monet. No dobrze, dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Wzajemnie. No słuchajcie, za dużo nam tych monet nie zostało na resztę rzeczy, więc może być później problem. Tu mamy sprzedawcę numer 5 i co on ma nam do powiedzenia? Witam, czy ma pan może chleb i jabłka? O jabłka popytaj przy stoisku numer 2, a z chlebem jest kłopot, ponieważ Adam Rolnik, który mieszka za murami w południowej części miasta, nie przywiózł z rana dostawy chleba. Dziękuję za tę informację. Nie ma sprawy, chłopcze. No dobrze, to porozmawiałem już chyba ze z każdym. Może najpierw pójdę do księdza po jabłka, a następnie po chleb do rolnika. Jak on miał? Ano tak, Adam. No dobra, to co, idziemy do księdza czy do rolnika najpierw? Do księdza, dobra, okej, okay, idziemy do księdza. Ksiądz, słuchajcie, chyba gdzieś tutaj stacjonuje przy tej... No to jest ta, dzwonnica. Dokładnie tak, wydaje mi się, że musi tam być. No i zobaczymy, czy ten ksiądz będzie miał rzeczywiście ten sad, o którym nam wspominał. Wiecie co, posprintujemy sobie troszkę. Dobra, o, dobra, tutaj mamy kościółek. Dobra, nie będziemy może teraz tam wchodzić. I mamy księdza Mateusza, no dobra. No to mamy księdza Mateusza, proszę bardzo, okej. Okay. Księżulku Mateuszu. Szczęść Boże! Och, wystraszyłeś mnie, chłopcze. A to był mój głos, przepraszam. Bardzo przepraszam, nie chciałem księdza wystraszyć. Nie szkodzi, tak z ciekawości, co robisz w moim małym sadku? Wiem, że nie powinienem tutaj przychodzić bez zgody, ale mam do księdza wielką prośbę. A co stary ksiądz może dla ciebie zrobić, młody katoliku? Dziadek mnie poprosił, abym kupił 6 jabłek, ale na rynku się skończyły. Czy mogę coś zrobić, aby dał mi pan 6 jabłek? No dobrze, mogę ci dać 6 jabłek, ale ja do ciebie też mam prośbę. No dobrze, a jaką? Jestem już stary i mam mało sił, a mój sad bardzo zarósł. Czy zgodzisz się wyciąć trawę z mojego terenu w zamian za jabłka? No dobra, słuchajcie, trzeba się zgodzić. No w końcu musimy dać, przynieść jabłka naszemu dziadkowi. Świetnie, oto kosa, dzięki której będziesz mógł wyciąć całą trawę. 31 sztuk musimy wyciąć trawę. No i zobaczcie, mamy kolejne zadanie, czyli kolejny przykład, jak fajnie można zaprogramować Minecrafta. To wszystko jest oczywiście bez modyfikacji, musicie pamiętać. To jest za pomocą komend do gry, więc... No i co, ścinamy trawę, proszę bardzo, narzędziem, które może tylko trawę ścinać. Więc lecimy, ciach, dobra. Ciach, ciach, 31 miało być, tak? Dobra, okej, okay. Tyk, 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 dobra, mamy to. No, tutaj, tutaj, a co tutaj było? Dobra, tu są jakieś... A, bo nie mam teksturek, słuchajcie.
to miały być jabłka. To są głowy, ale miały mieć teksturę jabłka, ponieważ tak można w Minecrafcie zrobić, że główki mogą przybierać różne tekstury, więc szkoda, że tutaj nie ma jabłek, ale musicie sobie to wyobrazić. Dobra, okej, 29, 30, no nie mówcie, że mi jednej brakło. A, tutaj jest. Dobra. No i co, mamy 31. Ach, wydaje mi się, że już skończyłem. Pójdę się spytać księdza, czy dostanę już te jabłka. Proszę księdza, skończyłem już. Bardzo ci, chłopcze, dziękuję. Zgodnie z umową dostaniesz ode mnie jabłka. Bardzo dziękuję, miłego dnia i wzajemnie, z Bogiem. Teraz troszeczkę też przyspieszam tak naprawdę, słuchajcie, nagrywając to. Ale ogólnie nagrywając odcinek na YouTube'a zajęło mi to 40 minut. I zanim doszliśmy tutaj do tej części, to już pół godziny odcinka gdzieś było za nami. Teraz idziemy troszeczkę szybciej, bo ja już wiem, co gdzie jest mniej więcej. No i słuchajcie, ciśniemy teraz po chleb do rolnika. A jak rolnik miał na imię, pamiętacie? Adam. No pewnie, że tak, Adam. Ja. Okej, no to tak. Adam, słuchajcie. Adam rolnik. Adam rolnik będzie tutaj. Pyk, proszę bardzo. I tutaj mamy młyn. Tutaj mamy, zobaczcie, jeszcze jakieś pszenice. I tutaj jest Adam. Dobra, Adam, witaj. Przepraszam, że przeszkadzam, ale czego chcesz? Odpoczywam właśnie. Wracam właśnie z rynku i mam pewien problem. Chodzi o to, że nigdzie nie można kupić chleba. Jeden ze sprzedawców zaproponował, abym zwrócił się z prośbą do pana. Rozumiem. A ile dokładnie potrzebujesz chleba? 3 bochenki. No dobrze. Na twoje szczęście mam tyle. To będzie 7 monet. Zmartwiony wyciągasz monety z kieszeni. O, co się stało, chłopcze? Nie mam tyle pieniędzy. Zostały mi tylko 3 monety. Przykro mi, nie ma pieniędzy, nie ma chleba. A może ma pan dla mnie jakieś zadanie, za które mógłbym dostać 3 bochenki? W sumie mam jedno. Prosiłbym cię, abyś przyniósł mi 1 wiaderko mleka. Krowy możesz znaleźć za młynem, w zamian mogę dać ci 3 bochenki. Bardzo dziękuję, to ja biorę się do pracy. Okej, słuchajcie. W takim razie, dostaliśmy wiadro, szukamy krów. Krowy są za młynem, czyli tutaj. Dobra, już widzę krowę. I tutaj czeka na nas pewna niespodzianka. Już tę mapę przechodziłem, ale uwaga. O, właśnie. Parkour. A wiecie, dlaczego tu jest parkour? Parkour to jest skakanie po blokach. Ponieważ autor tej mapy wie, że ja nie lubię parkoura i zrobił mnie takiego trolla, po prostu taki żart. No i teraz ten parkour będę musiał przejść. Nie umiem skakać za bardzo, ale i o tak. Dobra, no i właśnie nie udało mi się. Dlatego muszę, słuchajcie, zmienić sobie ustawienia sterowania, żeby sprint, słuchajcie, był troszeczkę inaczej, czyli bieganie na shift. Dobra, okej. Okay. Na kontrol. Oj, przepraszam was bardzo. Muszę sobie to ustawić. Shift, a tutaj kontrol. Dobra. I teraz ustawiłem sobie tak, jak mam w domu. Proszę bardzo, pyk. I pyk. O, właśnie. No i słuchajcie, takie mapy jak parkour zapewne wiecie, że też są. Ja przeważnie w nie nie gram, ponieważ byście się zanudzili na tym. I tu jest bardzo trudny skok, ponieważ to jest tak zwana 180. I teraz musimy przeskoczyć stąd, skręcić i przeskoczyć tam. To jest niezwykle trudne. To jest bardzo trudne. Zobaczymy, czy to mi się uda. Jest, udało mi się. Naprawdę nie wierzę, że to mi się udaje, ponieważ to jest strasznie trudne. I teraz muszę przeskoczyć na tę drabinkę. Okej, okay, udało się. Dobra, teraz tutaj, na drabinkę, która lewituje. Zobaczcie, jakie to jest cienkie. Teraz to są niewidzialne bloki. Te podpowiedzi, proszę bardzo, oznaczają, że tutaj jest blok. No i spadłem niestety. Kurde, no. I to jest to właśnie w parkurze, że ja muszę to powtarzać, biegać i jeszcze raz to robić. Proszę bardzo. A, o, ta, jak chciałbym. Dobra, jest. Może od razu na tamto bym wskoczył? Byłoby ciężko, co? Dobra, tutaj. Dobra, jest. Tutaj. Teraz. Jest, elegancko. Teraz tutaj. No nie wierzę, no. No jak? Słuchajcie, ja takie mapki przeważnie przechodzę tak. Game mode. 1, dokładnie. Roxu game mode, dokładnie. Game mode 1, ja to przelatuję. I proszę bardzo, przeszliśmy. To jest takie troszeczkę cheatowanie, oszukiwanie, ale moi widzowie są na to przygotowani i wiedzą, że mogę tak czasami robić. No bo po co nagrywać coś, co jest bardzo męczące dla mnie i dla was. Dla waszego oka. Dawaj to mleko, krowa. Okej, okay, wydoiliśmy krowę. Mamy mleko, no i co teraz? Czekajcie. Coś, no wydoiłem mleko. Widzicie, mamy jakiś błąd na mapie. Bo krowa wydoiliśmy, a niestety coś się stało. Dziwne, bo czegoś takiego niestety nie miałem, ale ja w naprawianiu błędów jestem również mistrzem, ponieważ gram w naprawdę wiele mapek. No i uwierzcie mi, że no bardzo, bardzo, bardzo dużo błędów czasami trzeba naprawiać. Dobra. Okej, okay, Adam, czy ty do mnie zagadasz? No, widzicie, coś nie styka. Dobra. Będziecie mieli okazję obejrzeć, jak naprawiam
błędy innych, na przykład osób, które budują dla mnie mapki. No bo słuchajcie, tak naprawdę jesteście bardzo młodzi i to, że tworzycie takie mapy jak ta, no to jest coś niesamowitego, prawda? Słuchajcie, no tutaj jest tyle komend, tyle rzeczy trzeba zrobić, ogarnąć, wiedzieć, że to jest naprawdę coś niesamowitego. O kurczę, myślę, jak to naprawić, ale widzę, że może być problem. Spróbujmy jeszcze raz wydoić tę krowę. Czasami to... O, proszę bardzo, i jesteśmy z powrotem. Nie wiem, jak to się naprawiło, jakoś się naprawiło. No dobra, mam już mleko, czas wrócić do pana Adama. Więc polecimy sobie tutaj, żeby trochę na czasie zaoszczędzić. Game mode 2. Cześć Adaś, mam dla ciebie mleko. Proszę bardzo, przyniosłem mleko. Oto świetnie, więc oto twoja obiecana część umowy. Okej. Okay. No i mamy już oczywiście cały zestaw, czyli wracamy do dziadka. Zastanawiam się jeszcze, ile mamy czasu, tak na mapę. Powoli niestety będziemy musieli kończyć, więc nie przejdę całej mapy, ale to jednocześnie też jest fajnym pomysłem, żebyście tę mapę dokończyli u mnie na kanale. Zobaczyli ją, jest to mapa pod tytułem Zaginiony Skarb, więc odcinek pojawił się wczoraj. No i zobaczycie też, jak to wygląda ogólnie z montażem, z obróbką, z dźwiękiem, bo teraz to jest rzeczywiście surowy po prostu materiał, tak razem z wami to nagrywam. Ale mogę wam tylko zaspoilerować, czyli tak zapowiedzieć, że jak pójdę w stronę lasu, to będzie tam czekał na mnie bandyta, który będzie chciał mnie napaść i zabrać mi wszystkie rzeczy. A mój dziadek rzeczywiście powie mi co nieco więcej o złotym pociągu, no i będę mieć okazję go znaleźć, a nawet go znajdę. Więc zapraszam w takim razie na kanał. A tymczasem dziękuję, niestety musimy kończyć. Możecie pobrać również mapkę i zagrać w nią. Niestety nie dam rady już, ale jeśli jesteś ciekaw, to sprawdź na kanale, ok? My musimy już skończyć. Więc dziękuję wam za obejrzenie. Będą zdjęcia, jak skończymy. No. A to już jest tak naprawdę praktycznie końcówka, więc... Okej, okay, moi drodzy, serdecznie dziękuję wam za udział w dzisiejszej imprezie. Serdecznie dziękuję naszym organizatorom, czyli Cinema City, New Age Media oraz Gameset. I moi drodzy, dziękuję również sponsorom, którymi byli Computronic, Xbox One oraz sieć Plus. Ale to jeszcze nie koniec. Zapraszam was wszystkich na grupowe ujęcie tutaj do przodu razem z Roxem. Także zapraszam was serdecznie. Powolutku. Tak, tylko powoli, tak? Chodźcie bardziej na środek tutaj, ja będę tutaj z tyłu sobie. Dobra. Proszę bardzo. No niestety. No, wyższe osoby powinny iść właśnie tutaj na tył. Okej, okay, no to jesteśmy chyba wszyscy. Dobra, troszkę nas tutaj rzeczywiście jeszcze zostało. Zaraz mnie zgnieciecie tutaj. No dobrze, no to co? Może jakieś, powiemy jakieś słowo, żeby ładnie do zdjęć było, co? Minecraft? Roxanne B czy Minecraft? Nie no, powiedzmy coś innego, Roxanne B, tak wiecie. Dobra, to powiedzmy Minecraft na 3, co? Może tak być? Dobra, Minecraft i A, takie długie A zrobimy, dobra? Żeby tak fajnie zdjęcić, bo... Ale uśmiechajcie się, dobra. 3, 2, 1 i... Minecraft! Super, dziękuję wam za to, dzięki. Dziękujemy serdecznie. Teraz jeszcze wszystkie nasze atrakcje, które są w holu, będą jeszcze czynne przez 20 minut. I przez 20 tak. minut jeszcze będzie można zrobić sobie zdjęcie teraz z Roxem. Za chwilkę, dobrze? Słuchajcie, właśnie, tak jak powiedział tutaj Łukasz, zaraz idę na ściankę, będzie mogli sobie zrobić zdjęcie. No. Tak, zapraszam jeszcze grupę chwilkę, wilków, dobrze? Tak? Dobrze, ostatnia ja grupa też, wilków. Jeszcze... Zapraszamy grupę wilków jeszcze na sam koniec. Aha, dobrze, to już jest koniec, tak? Tak. To ja może jeszcze... Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dokładnie. I zapraszamy do... zrobienia sobie zdjęcia z Roxem na ściance. Dokładnie, ja bym jeszcze troszeczkę osób tutaj zostało, ale może proszę o uwagę, tak przy okazji jeszcze. Ja bym chciał bardzo podziękować za moją obecność tutaj, było naprawdę wspaniale, a przede wszystkim mogłem się spotkać też ze swoimi fanami. Świetna zabawa, o to chodziło, tak, żeby porozmawiać, spotkać się, przybić piątkę. Dziękuję również tutaj organizatorom Mindcloud, że po prostu było to możliwe. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy, więc dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Rox, za to, że w ogóle przybyłeś do nas. Dzięki. Okej, proszę. Czekaj chwileczkę.
Absolute Cinema Experience. 4DX. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki i dla tych, którzy śmiało idą pod wiatr. Dla tych, którzy mają swój styl i dla tych, którzy lubią jak wszyscy. Dedykowany graczom komputer Computronic Intel Extreme Masters z super szybkim dyskiem SSD, najnowszym procesorem 8 generacji Intel Core i5 oraz bardzo wydajną kartą graficzną GTX 1060. Computronic. Mamy to. Siema wariaci. Dziś na moim kanale test Trimmer Radosu. Ale przejść! Dzień dobry. Fafik, idziemy. On jest nieszczepiony. Łóżko mi się ogoliło. Wstrząśnij internetem. W pluszu gimbal ze stabilizacją obrazu lub Huawei P9 Lite za 1 zł na start i full abonament z YouTube'em za 25 zł. Oferta godna YouTubera. A dziś wielki test kominiarek. Xbox One S. Wejdź do gry. Uruchom wyobraźnię. Przeżywaj wspaniałe przygody. Ciesz się technologią HDR w grach. Oglądaj filmy w rozdzielczości 4K i daj się wciągnąć do świata zabawy. Xbox One S. Twoje domowe centrum rozrywki.